Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Pewnie już mnie słychać. Więc dajcie znać łapka do góry, albo napiszcie, że mnie słychać. I jak to wygląda z waszej strony. Halo, 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 halo. Halo, halo, halo. Dobra. Na drugim komputerze mam włączone, więc widzę, że działa. Kajm napisał, witaj Przemku. Słychać świetnie. Cieszę się bardzo. Prorok. Trzy bobry. OK. Rafał, dzień dobry, dzień dobry, cześć. Natomiast jestem ciekaw, czy wiecie, jaki jest dzisiaj najważniejszy news dnia. Więc jeżeli wiecie, jaki jest news dnia najważniejszy, to dajcie znać. A oprócz tego newsa, ja też będę miał kilka newsów. Od siebie. Więc zapraszam. Do komentowania. Zadawajcie pytania też od razu. E, dobra, patrzę na pytania. E, Coinbase IPO. Zgadza się, Rafał, trafiłeś. Coinbase IPO to jest jutro i to za chwilę właśnie będziemy omawiać. Mega, mega ważna rzecz. E, później mamy tak, Tesla na Binance. A jest Tesla na Binance? Nawet nie widziałem. Wiem, że za, można kupić już w końcu bitcoina za. Nie, ten Boże, Bitcoina za Tesla, Tesla za Bitcoina. Natomiast że Tesla jest na Binance, to nie wiedziałem. Ciekawe jest to, że mam taki tytuł z poprzedniego live'a, gdzie jest zrobiony live. W trakcie live'u zrobiliśmy ATH na Bitcoin, a dziś też mamy ATH na Bitcoinie, nie? <laughs> więc to tak akurat adekwatnie, że tak powiem. No dobra, więc jeżeli macie jakieś pytania, to zostawiajcie je teraz i sobie do nich będziemy powoli przechodzić. Natomiast dzisiaj zaczynamy właśnie od. O, o to jest, dobra. Tu już będę wiedział na przyszłość, gdzie to można spokojnie zrobić. Dobra, więc teraz sobie zrobimy tak. Nowe poziomy na altach. Damy sobie. Alty 10x w górę. PTC do 150 tysięcy usd i niech sobie będzie takie coś, błąd transmisji jest wolna, więc przesłanie strumienia nie jest płynne. Dobra to, to możemy zostawić, tutaj widzimy wszystko, o to prawda, koiny akcji tesli na binance to fakt, o to prawda, koiny równa się akcji tesli na binance Dobra, i teraz pytanie, czy to są akcje, czy to są syntetyki, nie? Bo za chwilkę wam właśnie pokażę coś a propos Coinbase'a. Czy ktoś z was chce kupić w ogóle akcję Coinbase? Powiedzcie mi, czy ktoś z was chce kupić akcję Coinbase? Gdzie wchodzić w um, stablecoin, żeby dawały 20%? Okej, okay, to jest... 20% na, akurat w tych podstawowych nie ma. 20% uzyskasz w kilku innych źródłach, natomiast w tej chwili nawet w jednym 50%. Napisz do mnie bezpośrednio to ci powiem, gdzie to można znaleźć i podślę Ci jakieś linki do tego. Paweł, cześć Przemo, cześć Paweł. E, witam live. Chris B. Nie na początku, może się ustatkują akcje coin. Nie na początku. No, okej, okay. to jest pytanie, czy właśnie na początku, czy nie na początku. A bo za chwilkę Wam pokażę jedną rzecz. Akcje są, jest wycena. Jeżeli ktoś z Was wie, jaka jest wycena w ogóle przewidywana akcji Coinbase, to dajcie znać. I faktycznie jest jeszcze jedna rzecz. To, co napisał Rafał, to w ogóle fenomenem jest to, że Coinbase będzie miał w ogóle ticker coin. To jest mega fajne. Mega, 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 mega akcje Coina i Toro. Dobra, za ile może się tam kupić? Możesz się kupić już dzisiaj. Czy mógłbyś wypowiedzieć się na temat Dent? Byłbym wdzięczny. Nie wiem, co jest Dent. Cześć wszystkim, XRP to The Moon. Tak, no czyli czas sprzedawać. Jak prognozujesz zachowanie altów podczas najbliższego wzrostu ceny bitcoina, to za chwilkę o tym też opowiem. Ceny na są zawyżone, także po wejściu na giełdę to mogą spaść. 343 na iToro, to bierz dzisiaj. Dlaczego bierz dzisiaj? Zaraz zobaczycie. Czy są zawyżone? No, zaraz sobie to policzymy. Mam przygotowanych kilka rzeczy dla Was. Co z dent? Nie wiem, co to jest ten dent. Bittorrent to są wszystko już rzeczy, które mocno powzrastały i trzeba zrobić po prostu naprawdę mega rzetelną research, jeżeli chodzi o projekt np. jak Bittorrent, żeby się dowiedzieć, czy w ogóle jeszcze warto w to wchodzić. Natomiast ja nie patrzyłem w ogóle na Bittorrenta, w ogóle, w ogóle, w ogóle. Pokażę Wam inny projekt, który moim zdaniem lepiej wejść, jeżeli chodzi o to, niż Bittorrent. Mogę się mylić, natomiast Pamiętajcie, że BitTorrent, FileCoin to są już rzeczy, które są mocno, mocno doładowane wartością. o tak bym powiedział. Ale wiesz co? Bibok, Bibok czy Bebok? WeChain? No generalnie WeChain jest dobrym projektem na teraz, na, właśnie na tym czasie, kiedy będziemy mieć large capy to za chwilkę możemy do tego. Tam. Kamil, XRP spokojnie do 2 dolarów, więc jeszcze nie sprzedawać. No tak, ale powoli wychodzić, czyli realizować zyski. Nie zrobisz tego na górce, robisz to powoli, w różnego rodzaju targetach. Przemku, co uważasz o atomie, to znaczy, może powiem, że tak jest chyba blisko wystrzał. Jego cel to jest podobno od 40 do 50, co o tym uważasz krótko, powiesz proszę. Jakiegoś, który jeszcze nie zaczął? Przemku masz jakiegoś, ale tak, który jeszcze nie zaczął? Tak, no podaję je na patronie. Na patronie tam jest dużo takich, które, no że tak powiem, czekają w ryzach, żeby wystrzelić. Mogę Wam dać jednego, którego po prostu uwielbiam i na nie można zarobić 300%. Jeżeli chcecie takiego kojna, na którym już w tej chwili możesz zarobić 300% w skali roku, no to dajcie znać, to Wam za chwilkę go pokażę. I, I powiem Wam gdzie. A dajcie znać w postaci łapek w górę, nie? czyli klikajcie łapki w górę, i wtedy to będzie oznaczało, że chcecie się dowiedzieć, co to jest za coin, którego będę teraz zsilował, <gryw> czyli będę o nim mówił pozytywnie. A moim zdaniem, jest to mega platforma, która bardzo, bardzo ładnie się porusza od samego początku i nie dość, że można zarobić na niej na ruchach, tak jak Witek dzisiaj mi powiedział przez telefon, to oprócz tego, no jeszcze jest w tej chwili chyba 300% skali roku można zarobić, czyli ja trzymając już tą swoją pulę całkiem nieźle zarobiłem na samym trzymaniu poprzez te procenty, nie? Powiesz coś o Atmie? O Atmie nie. Czy atm czy po tym, jeżeli chodzi o ten polsatowski ten, czy Atomie? One inch. Ok, czy Ada w końcu odpali? Słuchaj, Ada już odpaliła przecież. Ona wyskoczyła z 10 centów do dolara 38, czy 46, jeżeli dobrze pamiętam. Więc ona już wystrzeliła. Ale tak, no Ada w tej chwili to jest coś, co się akumuluje do kolejnego wzrostu, moim zdaniem. I o niej też dzisiaj za chwilkę powiem. No dobra, to łapki w górę są. Widzę, że są, bo, bo z 37 osób mamy 14 łapek, czyli ponad. czyli prawie połowa, to spoko. Czyli chcecie wiedzieć. Ten jeden coin, który mogę wam dzisiaj powiedzieć, który moim zdaniem jest czymś, co jest jeszcze na początku. To nie jest z który tutaj widzicie na gecko. To jedziemy ATM. No tak, no, ATM, no tak. Było napisane ATM, no to mówię ATM-ie. Ok. Tak przy okazji znowuż, jest jak pamiętacie, mówiłem 38 centów e, gdzie ludzie mówili, że do 40 nie spadnie, spadł, więc widzicie nawet na rynku. E, Hossy możemy widzieć fajne, fajne spadki. Więc od razu możemy sobie tutaj odpalić też na niech sobie będzie. Binance Coina Matic, który dzisiaj też poleciał. Ale przede wszystkim to, co moim zdaniem, jeszcze wystrzeli. Zobaczcie, Pipej, czyli. Plasma Finance projekt który ma 38 centów 57 market capu i teraz uwaga na mojej platformie Patrona ja o tym projekcie mówiłem kiedy był przy 20 centach Później wzrósł do 30 centów. Ja go chyba przy tych 30 sprzedałem. Później go odkupowałem. A tak naprawdę on gdzieś później jeszcze był. Pierwsze pierwsze kroki, które mówiłem, to były 16 centów. Spadł jeszcze do 11 centów. I no i zobaczcie, już w tej chwili trzy razy można było na nim zarobić. W, w ciągu chyba dwóch miesięcy nawet niecałych dwóch miesięcy, więc bardzo, bardzo ładnie chodzi ten projekt. A oprócz tego, jak wejdziecie sobie właśnie na Plasma Finance, i z, zobaczcie że zresztą jeszcze tutaj te obroty, które są i tak naprawdę no nie patrzmy może za bardzo na CoinGecko, jeżeli mamy oceniać w ogóle jakikolwiek wykres. Słuchajcie, ja nie wiem, ile to potrwa dzisiaj, bo, bo, bo jest dużo rzeczy do omówienia na tym rynku, więc yy, yy, nie będę się specjalnie jakoś rozwodził, ale chcę wam trochę dzisiaj rzeczy powiedzieć, ok? A że długo mnie nie było, w sensie długo nie robiłem jakichś projektów, a w sensie takich youtubowych filmików, no to dzisiaj chciałbym wam kilka rzeczy przekazać, ok? Więc zobaczmy sobie na PiPay. I tu sobie zobaczmy na Plasma Finance. Zwróciliście uwagę, ale Student Coin już ma chyba 130 fazę. To jest nieźle. Po prostu zebrali kasy tyle, że to się w głowie nie mieści. No nie wiem, czy ktoś z Was w ogóle wie, ile na przykład zebrał kiedyś Ethereum projekt, jak się on rozpoczynał. A da już ładnie idzie. Dla mnie też Poznałem go dzięki Przemkowi. Rafał 1 xpa 181 Mamy czas, a Ty już w Polsce? Tak, w Polsce. Już jakieś kilka dni. I moje dzieci narzekają, że jest zimno. Dobra, e, mamy tutaj ten portal. Tak, to jest spalony, więc wejdźmy sobie na lunch up. Ale ciągle akumulacja tego projektu, jeżeli chodzi o wystro. Zobaczcie, jak tutaj się fajnie zebrało już w tej chwili wzrost obrotów. Tak, już tutaj był jakiś krótki wystrzał do tych prawie 60 centów. No a ten projekt wystrzeli, moim zdaniem. W najbliższym czasie jakieś 10x, czyli do około pół miliarda, jeżeli nawet nie miliarda, czyli około 20x, to jest projekt, który, no jak widzicie, bardzo ładnie tutaj to jest początek jeszcze jego, był jakiś jeden wystrzał, ale to są, to są żadne wystrzały, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten projekt. Nawet jak sobie popatrzymy, nie, no to na tą strzałę tutaj to w ogóle nawet nie ma patrzeć. Co patrzeć? Ale generalnie, moim zdaniem, ten projekt zrobi bardzo bardzo dużą furorę. On jest z bardzo dobrej stajni, powiązanej z Kylem Szazem, więc to sobie na razie zostawmy. Przejdźmy sobie właśnie tutaj do tego. Jak widzicie, sobie na platformę Plasma Finance. To zamarzamy sobie na savings, i jakby do czego służy ta platforma? Zobaczcie, że będziemy mieć bardzo dużo takich platform. Można powiedzieć, że to jest platforma typu, jak wchodzisz do swojego banku, tylko że tutaj już możesz podpiąć swoje konto w euro, tak? czyli możesz przelać sobie pieniądze w euro, i dodatkowo za te środki możesz sobie już chodzić na tej platformie i kupować różnego rodzaju projekty. Więc można na przykład yy, przez tak, jak jest tutaj Uniswap, to jest powiedzmy taki wewnętrzny swap, właśnie z plazmy. No i zobaczcie, już nie jest 300, ale jest 240% skali roku. No i tutaj są inne: na przykład ktoś tam się pytał na USDT czy USDC 20%, gdzie można zrobić. To tutaj już możesz zrobić 14%, to już jest sporo więcej niż na przykład na platformach typu BlockFi. Ale tam też jakby trochę spokojniej śpisz, bo to oni centralnie jakby tym zarządzają. No dobra, więc to jest ten projekt, czyli PiPay. Gdzie go można kupić, to sobie od razu jeszcze zobaczmy, go możesz kupić na 100% na Uniswapie. Jeżeli nie wiesz, jak kupować na Uniswapie, to wgraj sobie filmik. U mnie na kanale jest. Uniswap Metamask, poszukaj go i tam zobaczysz, w jaki sposób możesz dokonywać zakupów. Jeżeli masz jakikolwiek problem, napisz do mnie. Natomiast znowuż to nie jest wynik tego, że ja nie mam ochoty odpisywać wam na YouTubie, tylko ze względu na to, że patronów, i to sobie możemy nawet zaraz zobaczyć. Patronów już w tej chwili jest zobaczcie, 106 aktywnych patronów, tak? To te osoby przez cały czas ze mną się kontaktują, piszą i tak dalej. I ja naprawdę dużo czasu przeznaczam na to, żeby właśnie kontaktować się z tymi osobami. No a w ciągu dnia. Że tak powiem, ten czas jest ograniczony, więc ja się głównie fokusuję na patronach. Więc wybaczcie, jeżeli chodzi o odpowiedzi na YouTube, tam generalnie jest to, no, te osoby zostawiają środki, e, zaufanie mi, mi dali, więc się na nich głównie fokusuję. Powiedzcie mi, czy wszystko jest ok, bo widzę, że transmisja się urwała. Ja sobie odświeżę na drugim komputerze i zobaczę, czy jest ok. A dobra, to się urwało tylko na chwilę, to od, jak sobie odświeżycie to będzie spoko. Yy... Neta wywaliło, no możliwe, ja sobie podłączyłem nawet kabel do tej transmisji. Pokażę wam tylko taką jedną rzecz. Yy. Na początku mówiłem, żeby nie tykać XRP. Yy, ze względu na to, że nie wiadomo co się wydarzy, natomiast już w pewnym momencie to XRP tutaj widać było, że mamy doły. Czyli obojętnie coś już tam nie działo, cena została zdyskontowana, jeżeli chodzi o cały pozew związany z XRP. No i ja tutaj wchodziłem przy 800 Satoshi. 800 Satoshi to jest jakieś 4 razy mniej niż to, co jest w prawie, prawie w tym momencie. Więc od tego momentu do bitcoina, jeżeli ktoś zainwestował na przykład jednego, zaokrągleniu dla łatwości, nie? że jak ktoś zainwestował jednego bitcoina, to właśnie wyciąga 4 bitcoiny. I teraz, jak sobie popatrzymy, to było od grudnia. A jeszcze, jakbyśmy nawet po, tutaj, jak pamiętacie, to było to, co było, e, Boże, tym Wall Street Bets, czyli pumpem dump, to, cała ta sytuacja. To zobaczcie, jeszcze można było tutaj było spokojnie wejść nawet poniżej 800 Satoshi, i to był marzec, czyli miesiąc temu, i można było od tego momentu zrobić w tym momencie 4X. No zobaczymy. Tutaj gdzie jest ta żółta linia mam ustawione zlecenie sprzedaży. Zobaczymy czy to do tego momentu dojdzie. Jak na razie się zatrzymało tu już przed, więc może trochę przesadziłem z tą em, ceną sprzedaży w tym momencie XRP pierwszego takiego bacza. No ale zobaczymy. No dobra. To jest kwestia XRP. Teraz przejdźmy do kilku informacji. Dobra. Więc tak, powywalajmy sobie. Aha, gdzie można kupić Plasma Pay, bo to powiedziałem, że powiem. Uniswap to jest jedna, jedno z miejsc, gdzie możecie kupić, i pozostałe giełdy. Jeżeli chodzi o te giełdy, ja, ja tych akurat giełd nie znam i nie używam. Hotbit to jest jedyna taka, którą znam. Może i jeszcze Bilaks, Ale to, co wam od razu teraz pokażę. To jeżeli chcecie zobaczyć, czy te giełdy w ogóle jest sensem w nie wchodzić. No i sushi są oczywiście, ale tutaj zobaczcie, obroty są bardzo małe, więc patrzymy też na wolumen obrotu, czyli gdzie warto kupować, to jest patrzymy sobie też na cenę i na wolumen obrotu. No to to są pierwsze cztery pozycje, gdzie gdzieś jakiś wolumen obrotu w ogóle na tym jest. I na coin gecko możecie sobie zobaczyć jeszcze jedną taką rzecz. Że mamy tak zwany trust score, właśnie danej giełdy, czyli BitHub, widać, że 9 to jest bardzo dobrze, 8 to już jest dobrze, 9 to już jest bardzo dobrze, ok? Więc myślę, że można. Ja tam nie mam. Ja kupuję na Uniswapie, dlatego że to od razu jest w moim portfelu i od razu mogę zastejkować właśnie na Plasma Finance. Zobaczmy sobie kolejną giełdę, która tam była, jakieś Coinbene. O, 8, to ja już bym. Się musiał sporo zastanowić, czy tutaj wejść. bilaxi 5, no to na pewno mnie tam nie będzie, <laughs> ale Hotbit 8 i jeszcze tutaj była jedna. Coinbane 8 i to jest dla mnie już w miarę ok. Natomiast, tak jak Wam powiedziałem, ja korzystam po prostu z Uniswap, akceptuję to, że płacę w tej chwili nawet troszeczkę mniejsze, bo 20-30 dolarów za transakcję, jeżeli chodzi o zakupy. Natomiast. One od razu są w moim portfelu, nie muszę później przesyłać, dlatego że przesyły z tych giełd, jakbyście później chcieli przesłać na swój portfel, bo nie prześlecie bezpośrednio z portfela, nie zrobicie z portfela giełdowego, nie zrobicie stejka na przykład na Plasma Finance, musicie przesłać to na swój portfel MetaMask na przykład, za co zapłacicie znowuż od 20 do 40 dolarów za wypłatę i później musicie zastejkować. Stąd też, jak widzicie, jeżeli ja mam na przykład coś takiego jak Plasma Finance, który i tak będę stajkował, no to sobie kupuję w portfelu i to. Yy, po prostu przy zakupie nie muszę później jeszcze robić przesyłów, więc jeżeli to ma dla Was sens, to taka jest moja strategia. Więc przejdziemy sobie teraz do kwestii Coinbase, no i wyliczeń. Tutaj dlaczego Coinbase jest tak mocno wyceniane? Dlatego, że jak sobie zobaczymy, oni zarobili ponad prawie miliard dolarów. Co w stosunku do takich firm jak Uber, który stracił ponad bilion, to jest bardzo dużo. No, i teraz sobie przeliczymy kilka rzeczy. Cena, jak nie wiem, czy już wam powiedziałem, to jest proponowana taka na takim wejściu szacowana. To jest 400 dolarów. 400 dolarów razy 114 milionów akcji, to sobie policzmy, ile to będzie. To jest szacowany w tej chwili market cap Coinbase'a. Okay? Czyli mm, 40, prawie 46 miliardów. Generalnie mówi się o tym, że Coinbase jest wyceniony w tej chwili na 100 miliardów dolarów. Dlaczego? Do tego, <słuch> że zarabia. I to jest bardzo mało firm, które w Stanach zarabiają takie pieniądze, jak w tym momencie zarabia Coinbase. Poza tym, jak ktoś wie, to zadam kolejne pytanie zagadkę. Ile użytkowników ma Coinbase? A ja w międzyczasie poczytam to, co napisaliście na czacie. W międzyczasie Rafał pisze o Student Coinie. Wiesz, co no, jak, jak odpalą swoją platformę i przerzucą, to przerzucą ci do portfela tego Student Coina, chyba że on będzie u nich na portfelu i wtedy będziesz musiał sobie zrobić przelew albo sprzedać nawet giełdzie wewnętrznej. Jeżeli już będzie odpalona. Natomiast ona tam ma być listing 7 maja, mają to zwolnić, i chyba 8 czy 12 maja ma być jakaś giełda dodatkowa oprócz UniSwap. Aha, rozważasz sprzedaż? No tak, no bo generalnie od momentu pierwszego zakupu na ICO, jeżeli chodzi o student coina, już w tej chwili jest pewnie co? 5-6 razy. Więc jak najbardziej można już chociażby zrealizować wkład, co najmniej. Sprawdziłbyś Neblo? A, bardzo proszę. Wiesz, co no tak, ale to możemy tylko na wykresie sprawdzić, bo nie, nie znam fundamentów tego projektu. Rafał, kuczę, Rafał, ale ty jesteś obciekany w tych liczbach niesamowicie. Tak, dokładnie ma. 56 milionów użytkowników. 56 milionów użytkowników jest bardzo, bardzo dużo. Żadna platforma typu PayPal i tak dalej nie ma. Tylu aktywnych użytkowników, na których zarabia takie pieniądze jak zarabia Coinbase. Użytkowników Paypala na całym świecie jest bodajże 300 milionów, jeżeli nie przesadziłem. tak Mi się coś wydaje, ale nie wiem czy jest tak dużo aktywnych jak na Coinbase. Nie. Hej Przemek, hej Piotrek. Coinbase ma 40 użytkowników, 56. I tak wolę Binance, okej, okay. ja też nie jestem na Coinbase i dlatego Binance jest wyceniony dużo bardziej niż um, Coinbase i teraz jak sobie popatrzymy to tutaj wam pokazałem to przez pryzmat 400 dolarów a teraz wam pokażę przez pryzmat gdzie możemy już zakupić właśnie i znowuż nie akcje tylko syntetyk czyli syntetyka możemy sobie zakupić właśnie na FTX ie. jest sobie Coinbase i może zobaczcie jego wycena na ten moment to jest 630 dolarów czyli o 50% więcej niż to, co przed chwilą liczyliśmy. Czyli jakbyśmy tamto 46 miliardów podzielili na dwa, to mamy 23 plus 46 to jest 69 miliardów, czyli 70 miliardów dolarów jako wycena przy tej cenie w tej chwili. Co jutro pewnie ta cena pewnie będzie szybko szła do góry. A teraz taka mała ciekawostka. Jak myślicie, dlaczego Binance Coin właśnie poleciał tak mocno do góry. Bo jeżeli się mówi o tym, że Coinbase jest wyceniony na 100 miliardów dolarów, no to Binance, który ma największe obroty obecnie i ma Binance Smart Chain, jeżeli chodzi o ilość i aktywnych użytkowników i tego, co się tam dzieje i tak dalej, to jest numer jeden, numer jeden platforma na całym świecie. No i zobaczcie, w tej chwili kapitalizacja to jest 87 miliardów dolarów. Więc jeżeli jutro będzie Coinbase na rynku, i na rynku ten coinbase będzie wyceniony na 100 miliardów, to ja myślę, że Binance może polecieć jeszcze do 130 na przykład miliardów dolarów. Wow, to będzie kosmos, no ale ja bym już wtedy się troszeczkę tego Binance'a pozbywał, no bo wiecie, to będzie potencjalnie szczyt takiego Binance'a na ten moment przynajmniej. No i zobaczymy, co będzie się działo też oczywiście w związku z Bitcoinem. Więc e, takie predykcje możemy sobie gdzieś tam postawić. I teraz co ciekawe, chciałem wam pokazać też jeszcze jedną rzecz. E, mówiłem jeszcze w Egipcie, jak byłem, mówiłem o tym, że będą nagłówki odnośnie dwóch trilionów, czyli 2 bilionów dolarów. No i były. Oczywiście, od kiedy się pojawiły. Więc ja mówiłem, że one będą, i to wpłynie, zobaczcie, jak mocno wpłynęło na rynek, mamy już 10% więcej niż to, co było przed, tuż przed, tak? Czyli to od tych dwóch trilionów jest ponad 10% wzrostu całego rynku. W ciągu ile? Tygodnia. Tygodnia. Okay? Pamiętajcie, że te przyrosty one będą coraz, coraz szybsze. Ok, więc mamy um, FTX -a załatwionego. Zobaczymy, czy tutaj to wzrośnie. Um, czyli od tych 400 dolarów powiedzmy, że powinno to wzrosnąć mniej więcej do około 800 dolarów, żeby ta wycena około 100 miliardów dolarów faktycznie była. To tak będzie, zobaczymy, to jest jakieś przewidywania na rynku, czyli ludzi, którzy już w tym momencie myślą do jakiej kwoty może do jakiej wyceny może to dojść. Natomiast pamiętajcie że tuż przed samym no może kliknijmy sobie zobaczymy czy jest w ogóle wykres. Natomiast tuż przed samym wejściem może być jeszcze tak zwana zmiotka. Tak samo było ze srebrem. Czyli tutaj jeszcze ktoś może to ładnie wszystko sprzedać, wyzerować, odkupić no i poczekać co się wydarzy na Coinbase. Zobaczcie, jak ładnie to szło od 500, czyli od tych, nawet tutaj powiedzmy od 400 dolarów. Kiedy to było? To są 5 minutówki. Zobaczmy sobie na 4 godzinach. Lepiej od razu. Od 200 kilku dolarów szło. I można to było. Gdzie tu jest to data? Od grudnia zeszłego roku już można było tutaj to na FTX kupować. Czyli zobaczcie, od 200 dolarów mniej więcej Coinbase'em można było to zrobić, natomiast obroty pojawiły się znaczące dopiero w tym miejscu. I takich dużo rzeczy właśnie na FTX jest. Link, oczywiście, zawsze jest w filmikach pod. Do FTX, więc sobie możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tam jest oczywiście też jakiś referal, pewnie. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba jest na FTX. -ie. No i na FTX, jak ktoś pytał odnośnie tego, gdzie można zastykować, nie tyle zastykować, co uzyskać odsetki rzędu 20%, to na FTX można uzyskać odsetki nawet rzędu 80%. Na dolarze jest bardzo dużo żeby przelać, tam chyba jest właśnie 80 dolarów. Natomiast na USDT macie 50%, było chyba wczoraj czy przedwczoraj. Natomiast trzeba wiedzieć, że to jest bardziej ryzykowne ze względu na to, że pożyczasz na tzw. margin calls. Czyli krótko mówiąc do traderów, no i może być tak, że coś zostanie zamknięte poniżej, i wtedy na przykład te środki nie do końca zostaną Ci wypłacone. Więc to jest zawsze większe ryzyko, ale też nagroda jest no bardzo duża, no bo 50% na dolarze w ciągu roku, gdzie to wychodzi praktycznie 0,5% w skali, nie, przepraszam, nie 0,5%, tylko. Procent w skali miesiąca, tak? Czyli w ciągu miesiąca możesz zwiększyć swój kapitał na dolarze o 4%. Więc to jest bardzo dużo, bo w tyle w ciągu roku nie dostaniesz w banku. Okej, okay, dobrze czy dobrze? Dobra, więc to tyle, jeżeli chodzi o kwestię Coinbase'a. Zobaczmy, co tam napisaliście. Teś jestem nowy, ale nowy w jakim znaczeniu? Ja, bo ja nie jestem stary, ja też jestem nowy. W MINAS ma udział chiński rząd. Chiński rząd ma udział we wszystkich chińskich projektach. Coinbase obsługuje również instytucje, więc sąd te dochodowe. No tak, zdecydowanie, bo większość instytucji, która przychodziła, żeby kupić Bitcoina, przechodziła właśnie do Coinbase. Jak myślisz, ile LAPS potrzebuje do wzrostu i w sensie ile czasu? No wiesz, to jest początek, więc to jest co najmniej 3 do 6 miesięcy, żeby oni coś pokazali. Pytanie jest, jak pójdzie im tokenizacja tej wyspy, jeżeli dobrze pamiętam. A Adaś Miałczyński, 5 milionów. Nie wiem, co to znaczy 5 milionów. Co powiesz o Linear? Nie znam projektu. To czekam w takim razie na wykres i pana analizę. Nie mówcie do mnie pan. Jesus. Ja mam 42 lata, ale bez jaj. Człowiek snu. Śmieszek. Binance Smart Chain nie jest zdecentralizowany jak Dev. Tak, właśnie. Generalnie, jeżeli chodzi o Binance Smart Chain, i, i, to on nie jest tak bezpieczny w ogóle jak sieci Ethereum. Jest ona szybka, jest ona tania, ale nie jest tak bezpieczna jak sieci Ethereum. Na to warto po prostu zwrócić uwagę. Stąd też te wszystkie przewidywania, że Ethereum, że ludzie będą odchodzić i tak dalej. Kiedy tylko zostaną wprowadzone, przepraszam, bardzo te takie znaczące zmiany w kwestii Ethereum i rozwiązania typu Layer 2 Solution, to tam nie będzie już takiego dużego problemu. I największy problem, jeżeli chodzi o Ethereum, to jest tylko i wyłącznie fi. Nic więcej. Tylko i wyłącznie fi. Jeżeli to zostanie zlikwidowane, to Ethereum, Czyli dużo ludzi mówi tak. Binance, margin, żeby w ogóle Binance przebije wartościowo Ethereum. Okej. Okay. Moim zdaniem może dobije do obecnej wyceny Ethereum, ale Ethereum w tej chwili podskoczy tak od dwóch do czterech razy. Co uwaga, to znowu muszę to mówić niestety, ale to nie jest porada inwestycyjna. Tak? To jest tylko i wyłącznie moje zdania na temat tego rynku. Co sądzisz o Game Credits? Jest game Credits. Y Trudno powiedzieć. Natomiast jest taki gość z fundacji Ethereum, który o tym game credits mówi. On się nazywa Andreas, jeżeli dobrze pamiętam. I on. Nie wiem dlaczego, ale ciągle o, o, o tym projekcie mówił gdzieś, gdzie dla mnie ten projekt, no tam de facto się nic nie działo za bardzo. No ale spekulacyjnie dużo projektów może urosnąć. Ja, ja nie, nie wiem. Już jakby wyszedłem z tego projektu i więc nie sprawdzają go, ale spekulacyjnie te wszystkie małe kapy jeszcze urosną na 100%. Czy uważasz, że Atom ma szansę wzrosnąć do 50 dolarów? To sobie zaraz zobaczymy na wykresie. Mam na myśli świeży. To jestem nieświeży. Świeży. Wiem, 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 wiem. Marek, o, o co ci chodzi. Nie mam pojęcia żadnego. Zadawaj pytania. Jak słuchajcie, jak nie macie pojęcia, to zróbcie z siebie durniów. Naprawdę. Jak zrobisz z siebie durnia kilka razy, to wtedy będziesz wiedział, że się czegoś dowiedziałeś. Um, aha, pan Przemysław. Nie, pan Przemysław git, jeżeli ty jesteś Agnieszka, Agnieszka, jak nie mów do mnie pan, proszę. A to przepraszam, Przemek LTC do 2000 dolarów? Nie, nie, ja nie wiem, ja, czy inaczej, ja będę przy LTC wychodził gdzieś przy pewnie 1000 dolarów. ETH razy 5. W szczycie Ethereum, jeżeli zrobią wszystkie rzeczy, a nie wiem, czy wiecie w ogóle, z tydzień temu była informacja odnośnie tego, że z tej, boże, Ethereum, Ethereum 2.0 będzie szybciej, czyli nie będzie za rok, czy tam rok z hakiem, tylko najprawdopodobniej będzie pod koniec tego roku. Jeżeli pewne rzeczy tam się podzieją i przyspieszą, i nie będziemy mieć jeszcze końca tej hossy, no to Ethereum może urosnąć do 15-20 tysięcy dolarów. Nawet to w to bardziej wierzę niż na przykład w to, że Binance prze, prześcignie Ethereum, czyli docelowo prześcignie, bo to, że dobije do 200 miliardów, to jest to bardzo możliwe. Cześć, um, co stronem? W sensie tron no, rośnie, no ale jakby co konkretnie? W sensie. Czy projekt jest fajny, czy nie jest fajny, czy co, co potrzebujesz wiedzieć, jeżeli jestem w stanie ci odpowiedzieć. Bo słuchajcie, ja nie znam wszystkich projektów, to też jest ważne, nie? Um. Realny 90 dolara i więcej. Zaraz zobaczymy na wykresie. LTC będziesz wychodził przy 1000 dolarów. Ja myślę, że to w tym cyklu nastąpi zdecydowanie, tak myślę. Gdzie farmić stable coiny? Napiszcie do mnie, to wam powiem. Odnoszę wrażenie, że jesteś szczery i fajny w porównaniu do innych kolesi. Staram się być. Staram się być, to ciekawe. Tak, no staram się być um, genuine, czyli taki swój. Nie, nie wymyśleć jakichś takich, wiecie, dziwnych rzeczy, szalonych i tak dalej, aczkolwiek czasem mi się zdarza. Moje dzieci uważają, że jestem crazolem, aczkolwiek jak widzicie, tutaj jestem taki stonowany. Um, w lektyce na wakacje, grałem. to zaraz przejdziemy do wykresu, okej? Okay? Właśnie lightcoina Hej Przemek, co z Labs? Trochę spadł od soboty. No tak, ale to jest początek, to on dopiero co wszedł na rynek, to jest mały kap i teraz wszyscy fokusują się na dużych kapach, więc to spokojnie. Pamiętajcie, że te małe projekty, no ja wchodziłem w tego Plasma Pay'a chyba przy 20 centach, jeżeli dobrze pamiętam. On spadł do 16, dokupiłem, spadł do 11, dokupiłem. I, I zobaczcie na no, ten wykres, co wam dzisiaj pokazywałem. Więc to są małe kapy. One potrzebują więcej czasu, i też. Dobra, możemy przejść do um, kolejnej rzeczy, skoro ten temat został, że tak powiem, wywołany. Dlaczego trzeba wychodzić z altów, jak myślicie? Pokażę wykres stron. Jest, jestem już dziadkiem. Kurczę, ja myślałem, że 42 lata to jestem dziadkiem. Wiecie, jak, ktoś, jak mówię. Śledzę Elpu jak na Albadzie. Dzisiaj y, były steki do nowego projektu Unizyna. Także, jak potrzebujesz coś wiedzieć, to pytaj. Jak y, opowiadam ludziom, że jestem od 2015 roku w Krypton. Jezu, jak to! No ale Krypton ma co 11 lat, nie? Więc <laughs> ja jestem połowę tego czasu. O, to... Zobaczcie, to jest 10 lat, to powiedzą, Jezu, taki weteran, nie? Albo dziadek, właśnie. Za 10 lat będę miał nika. E, Bitcoin grandpa. Dobra. Więc e, zadałem nam takie jedno pytanie e, i powiedziałem, dlaczego trzeba wychodzić z altów? E, jakby nikt jeszcze nie podłapał. Jesteś 100% z dzięki. No, śmiało. Dlaczego trzeba wychodzić z altów na koniec? Właśnie nikt. Rafał, nie? Ty też nie? Elpool Boom, zobaczymy jak przydzielą alokacje. No właśnie, zobaczymy, jaki jest sens tych alokacji. Pisze z Berlina. O, super, Arek. Ta plazma to DEX, tak? Coś więcej niż DEX. Tam jak to, DEXy to są tylko giełdy, a tam masz wszystko w jednym miejscu. I docelowo między blokami, czyli też między blockchainami ma to funkcjonować. Podobnie jak aplikacja Frontier, tylko że Frontier ma, jest na telefon, a Plasma jest jako desktop. Bo padną jak kawka, <grym> bo kasa idzie do BTC, do filarów. Dobra. Słuchajcie, krótko mówiąc, teraz ładujemy się ogólnie w Alty, bo wystrzelam niebotycznie. Dlaczego? Bo tak jest w cyklach. I znowu, to nie jest parada inwestycyjna. Ja tylko Wam mówię, co było do tej pory, jak się to działo na tym rynku. I do tej pory było tak, że w tej fazie zaczynały alty powoli, tak jak w tej chwili, te duże kapy, właśnie wystrzeliwać do góry. Można było na tych dużych kapach pozarabiać nawet kilkukrotnie. I podobnie moim zdaniem teraz będziemy mogli jeszcze na Ethereum zarobić nawet 4 do 5 razy, jeżeli chodzi o samo Ethereum. Pamiętajcie, znowu że to nie jest porada inwestycyjna. Natomiast dlaczego należy ogólnie wychodzić z altów? I oczywiście nie za wszystkich, tak? Dlaczego? Dlaczego nie ze wszystkich i dlaczego wychodzić z altów? Po pierwsze, dlaczego wychodzić z altów? Z altów należy wychodzić, dlatego że tych altów jest ponad 10 tysięcy na CoinGecko, jeżeli nie więcej. I to są projekty, które przeszły może już jakieś etapy seedowe, i tak dalej, ale to są projekty, które nie wiadomo, czy one będą funkcjonowały, nie wiadomo, co się wydarzy z ich drużynami, nie wiadomo, czy będą zarabiały, i w pewnym momencie mogą po prostu paść, bo to jest nic innego jak za tymi projektami. Jak mają jakieś swoje sieci, a zazwyczaj, jak większość tych projektów, które wyszły od 2020 roku, załóżmy. To są oparte na sieci Ethereum, czyli na tokenie IRC20. Jeżeli później na przykład dorobiły swoje jakieś tokeny, to spoko. Czyli nie tokeny, tylko swojej sieci. Natomiast większość z nich to są po prostu projekty firmy, które mają jakiś pomysł i zbierają kasę na rynku. I nic poza tym, więc jak wiecie, ponad 50% firm na rynku pada w pierwszym roku funkcjonowania. I to jest ze względu na to, że ich model biznesowy na przykład się nie łapie, nie mają płynności finansowej itd. Są też do tego trzeba tak podchodzić, że te projekty, krótko mówiąc, mogą upaść. I może nawet nie tyle, co mogą, co pewna część z nich upadnie. Powstają dziesiątki takich samych projektów, które rozwiązują ten sam problem i niektóre z nich po prostu upadną. I to po prostu musicie wiedzieć, dlatego warto wychodzić z tych altów. Dlaczego nie ze wszystkich? No na przykład z Ethereum można nie wychodzić do końca, dlatego że taki Ethereum ja na przykład planuję w tych takich nazwijmy to dobrych altach, zostawić 25% tego co w danym momencie mam ulokowane. Dlaczego? Dlatego, że niektóre projekty są dla mnie bardzo dobre i one zostaną z nami na dłużej. I jak tam mam na przykład coś zastejkowane, albo mam dane środki na to, żeby one dla mnie pracowały, to ja nie muszę myśleć przez cały czas, czy ja mam wychodzić ze wszystkiego do Bitcoina czy nie. Ok, albo na przykład z bitcoina do USDT. Ja i tak wiem, że niektóre te projekty, inaczej nie wiem, tylko zakładam, że niektóre te projekty przetrwają i się będą dalej rozwijały. Jak sobie popatrzymy na wykres na zdaka, to no może weźmy sobie, o, słuchajcie, zbliża się do mojej linii, pokazuje się, zacznie. Moje zlecenie. Mam nadzieję, że pyk dotknie i spadnie. I moje zlecenie się zrealizuje. Ale to zobaczymy za chwilę. No dobra, wykres na zdaka. Nie wiem, czy będzie taki długi w ogóle. Ale nie wiem, czy widzieliście, że też zrobiliśmy ATH. W ogóle zobaczcie, to są to, to wszystko, co tutaj jest. To są zazwyczaj rzeczy ze standardowego rynku. Zobaczcie, jak tu jest zielono. MicroStrategy 14% na przykład. Tutaj gdzieś był CDR Projekt. O, ale to jest zero. Nie wiem dlaczego. Amazon. Wszystko zobaczcie prawie praktycznie wszystko na plusie. Ok, to jest wykres NASDAQ. Zobaczmy sobie na dłuższe. Timeframe, tygodniowy. I zaraz popatrzmy sobie, no, ale nie będzie tutaj. No, niestety. Szkoda, że nie mamy całego wykresu nazdaka, ale może sobie go poszukamy. Nazdak, czy to jest coś, co ja mogę wam w jakikolwiek sposób skomentować? Tutaj nie mamy pokazanych dat, więc nie skomentujemy. Tu mamy, tu jest, dobrze. Ok, powiedzcie mi teraz tylko taką jedną rzecz. Czy, jak ja tutaj teraz rysuję na różowo, czy to widać? Ok, czy to widać? Takie szlaczki. Bo nie wiem, nie zawsze to łapię. Mam nazdak, To już czas na powolne wdrażanie strategii wyjścia. Czy na razie do drobnictwa realizować zyski i czekać? Jeszcze nie, moim zdaniem, jeszcze nie wychodzić. Ale to za chwilkę. I znowuż nieporada inwestycyjna. Moje zdanie na ten temat i to wynika z mojej obserwacji. Widać, okej, okay, no to super. To teraz patrzcie na coś takiego. Tutaj mamy tak zwaną bańkę dotkomową. 97, 98 to się tutaj zaczęło. No i tutaj mamy tak, taką górkę. Później kolejna górka, która była i tutaj ten spadek, który zaliczyliśmy. To jak ktoś wie, co tutaj się wydarzyło. 2007, 2008. Chwilę poczekam, aż odpowiecie bańka e, tak dokładnie nieruchomości w dół w Stanach Zjednoczonych no bo w Polsce jak wiecie to one trochę poszły ale to nie było aż tak znaczące dla nas jak dla Amerykanów e, natomiast to jest nazdek i zobaczcie co się tutaj od tego momentu już później wydarzyło nazdek raz że przebił to co mieliśmy tutaj w 2000 roku tak a później hmm, zobaczcie rósł tutaj była tylko ta korekta która była w marcu zeszłego roku no i Mamy przybicie i kolejne. I teraz pytanie jest, dokąd to dojdzie? Dlatego, że jak wiecie, w tej chwili to większość biznesów działa w tej chwili online głównie. Więc pytanie: jeszcze, Nasdaq jako taki, on po prostu nie będzie tutaj dalej rósł. A jak będzie dalej rósł, to jak myślicie, co się wydarzy z projektami w oparciu o blockchain, które w tej chwili one tutaj wchodzą do mainstreamu dopiero, jeżeli chodzi o wykorzystywanie. Czyli to nie jest jeszcze coś, co jest już w mainstreamie, to będzie wchodzić do mainstreamu. Jeżeli dobrze pamiętam, plan B albo Willy Wu mówili o 135 milionach użytkowników Bitcoina, a w ciągu 4 lat ma to wzrosnąć do 1 miliarda, czyli prawie 8 razy, 7 razy z hakiem, nie? To jest coś, co my będziemy mieć dopiero wdrożenie tych projektów, które są w oparciu o blockchain, będziemy mieć wdrożenie do mainstreamu. I to można by przyrównać moim zdaniem, tak, czyli to co się wydarzyło w 2017 roku, to powiedzmy, że to, i od tego momentu można by było powiedzieć, że mamy Bitcoin, który, czyli Bitcoin i całe kryptowaluty, które będą sobie rosły, rosły, rosły. Oczywiście te spadki takie 30-40% one sobie mogą być, ale moim zdaniem to może rosnąć. I to jest ten super cykl, o którym oni ciągle wszyscy mówią, i dlaczego oni o nim mówią? Właśnie z tego powodu, że możemy zobaczyć w końcu mainstreamową adopcję, która nie będzie niczym, tak jak na przykład tutaj, taki spadek. No bo nie wiem, czy wiecie, dlaczego ten spadek był. Dlatego, że tutaj ceny były kosmiczne, a użyteczność była zerowa. Okay? No, na przykład tam sapy, nie sapy to, to była tragedia w, ta, w tamtych momentach. Firmy wydawały krocie, a w ogóle nie, nie przekładało się to w żaden sposób na użyteczność. I dopiero od pewnego momentu. Ta cena w stosunku do tego, jaka była użyteczność tych wszystkich projektów, miała jakikolwiek większy sens. Więc moim zdaniem możemy zobaczyć coś takiego: tak? taki wzrost właśnie na kryptowalutach, i to będzie ten super cykl, ale. Czy to oznacza, że na przykład nie będziemy mieć spadków na Altach po 80-90%? Będziemy mieć, dlatego że niektóre z nich po prostu się wywalą. Czy bitcoin będzie miał 80% na przykład spadku? Jest to bardzo możliwe, dlatego że tylko i wyłącznie spekulacyjnie ktoś może sobie zagrać na tym rynku. Okay? Nie będę się dłużej na ten temat rozwodził. Ale chcę, żebyście poznali, że tak powiem, taki punkt widzenia, który tutaj przekazuję, że chodzi o ten potencjalny supercykl, jeżeli tylko i wyłącznie te projekty faktycznie wejdą na, do em, tego mainstreamu, czyli oprócz tego, że Wy patrzycie na projektach, na czym tutaj zarobić, <grych> tak? to zobaczycie, że na przykład tak jak Plasma Finance, to jest platforma, na której już możecie fajnie, spokojnie sobie funkcjonować na tym rynku i pewne rzeczy już robić. A w szczególności, tak jak mamy DeFi, możecie zarabiać pieniądze pasywnie. Czyli macie jakieś środki, są one gdzieś tam odkładane, służą one jakimś celom, żeby inni zarabiali. O, oczywiście na tych pieniądzach inne pieniądze, a wy dostajecie po kilkanaście, kilka procent w skali roku, czyli dużo więcej niż w banku. <noise> ok? No dobra więc to sobie teraz zostawiamy idziemy do kolejnej rzeczy czy to było dla was przydatne, jeżeli chodzi o kwestię tego NASDAQa i wracamy sobie do naszego ryneczku XRP, zobaczmy gdzie jest XRP kurcze, no nie dochodzi do tej na razie linii, no, no może przesadziłem przesadziłem, o może 100 Satoshi, czy ten 50 już zaraz zobaczymy Dotknęło no ciuteńkę przesadziłem. Ciuteńkę high 2925, a ja dałem 29,70. Może jeszcze zrobić. Zobaczymy. To jest. A czekajcie, bo ta świeczka tygodniowa. Dajmy 4 godzinną. No a jeszcze, jeszcze może być tutaj pójście takie do góry i zakończenie. Spokojnie. Może nawet przekroczyć ten poziom, ale tak tylko wam mówię, co zrobiłem właśnie tutaj, jeżeli chodzi o zlecenie. Tak na żywo, że tak powiem, na żywym rynku. No dobra. Przejdźmy sobie teraz do kilku informacji. Dobra. Jedna z nich to zobaczcie, że Exodus ma regulację, która uprawnia go do tego, żeby można było tam robić ofertę stoków, czyli akcji. Mega, mega fajna wiadomość, więc widzimy, że SEC idzie w kierunku krypto jak najbardziej. To też jest bardzo ważne. W tej chwili mamy Dwa y, projekty, które są, że tak powiem, skarżone przez SEC. Jeden to jest, wszyscy wiedzą, to jest XRP, a drugi to jest Library. No i też jest tam dosyć spory problem, zobaczymy co się tam wydarzy. Natomiast oni przez cały czas mówią, że oni bronią krypto, więc zobaczymy, zobaczymy. Yy, yy. Jest, że ta, ten listing Coinbase'a może wpłynąć znacząco na rynek krypto. I tak, jak najbardziej, dlatego że jeżeli firmy zobaczą, że Coinbase, czyli coś, co sprzedaje kryptowaluty, jest notowane na giełdach, to, jest, to staje się legit, czyli że dostaje więcej um, wartości zaufania. Okay? Także na to na pewno warto zwrócić uwagę. To już mówiliśmy. O, ale chcę wam pokazać takie inne smaczki. Nie? To nie jest jakaś super nowa wiadomość, bo to sprzed czterech dni. Natomiast bardzo dla mnie jest znacząca. Zobaczcie: MicroStrategy jest zablokowane przez HSBC, jeżeli chodzi o sprzedaż akcji, dlatego, że mają, e, inwestują w Bitcoin. A HSBC, jak wiecie, jaki taki inny niemiecki bank, Deutsche Bank, to są dwa banki, które. Największe przekręty robiłem na świecie. Największe, jeżeli chodzi o pranie urynnych pieniędzy. Największe przekręty to właśnie oni robili, tak? Co nie jest zresztą czymś, co po prostu jest mówione, tylko są dokładne dane i liczby, które pokazują, jak dużo różnego rodzaju nielegalne, że tak powiem, biznesy prały tam pieniądze. Okay? I teraz zobaczcie, że, co oni mówią: <laughs> że my nie blokujemy. No, Mogą blokować jak najbardziej, tylko moim zdaniem nie. to oni sobie robią źle, a nie robią nam źle. To bardziej zmuszają ludzi do myślenia, ale dlaczego mikrostrategii, czy przepraszam, nie mikro, tylko mikrostrategii, dlaczego by nie możemy tego zrobić? To takie, jak tam jest. O co chodzi z tym bitcoinem? To wręcz przeciwnie, to wzbudza jeszcze większą ciekawość, jeżeli chodzi o ludzi, dlaczego to jest zablokowane. Ok? Tak jest przynajmniej moje zdanie. No i z czego wynika też kwestia takiego wzrostu XRP? Analiza techniczna tylko i wyłącznie pokazywała, że jest to dołek. Trzymało się to przez cały czas. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że sek dostaje po tyłku przez cały czas XRP. Non stop dostają po tyłku, tak? I co najwięcej, Sędzina, która jest w tej rozprawie też przez cały czas widać, że nie daje sobie w kaszy dmuchać, i, no, i, i nie jest stronnicza w kierunku seku, więc to jest też mega, mega, mega fajne. Teraz tak, jeżeli chodzi o Cardano, przygotowałem dla Was taką jedną informację. I na Cardano powstał taki projekt lunch właśnie. Ten projekt ma bardzo jeden duży minus. Jeżeli chodzi o wejście do tego projektu, to trzeba mieć tzw. Tak 500 cards, a w tej chwili cards jest wyceniany na około 30 dolarów. O, kurczę, skasowałem to. Jeszcze raz to wsadzimy. starter. Jest na około 30 dolarów, więc mamy 15 tysięcy dolarów, żeby w ogóle podejść do loterii. Więc to jest grubo, grubo przesadzone, ale jak sobie zobaczymy na ten projekt, on nie był od samego początku wyceniany na 30 dolarów, tylko po prostu jest tak duży hype na Cardano, że no, się nie dziwi wcale, że ta cena od razu poszła tak wysoko. Bo to zazwyczaj można było kupić na przykład te 500 sztuk wcześniej czy nawet wcześniej oni chyba dawali nawet dużo więcej chyba 10 tysięcy. No zobaczcie już 24 dolary. Dlatego że ym, ta cena na początku była kilka centów więc ona od razu została wykupiona. No, ja niestety byłem na wakacjach więc zobaczcie nawet no to mnie ominęło dzisiaj nawet pisałem do Patronów, słuchajcie, dwa dni w krypto to jest jak trzy miesiące, więc jak mi nie było tydzień, to już mam pół roku w plecy, można było powiedzieć, na takiej cenie, jeżeli chodzi o kart startera, nie? Więc zobaczcie, jak 4 dolary były, to gdybyście musieli kupić 500 sztuk, żeby w ogóle podejść do loterii tak zwanej, to macie 2000 dolarów inwestycji. Okay? Jeżeli te rzeczy są w ogóle dla was przydatne, no to zostawcie lajka, like napiszcie, że jest to przydatne. Jeżeli nie, no to napiszcie też, to nie jest przydatne, przejdź do, nie wiem, mięsa czy czegokolwiek takiego, tak? Natomiast jest dużo rzeczy, które moim zdaniem warto się podzielić, dlatego że Card Starter to jest jeden z takich projektów. że Jeżeli on tutaj spadnie, jeszcze do tych 20 dolarów, a najprawdopodobniej spadnie, ja tam chyba nawet puszczałem poziomy rzędu 14-17 dolarów, że jest taka szansa. Oni mają też po pierwszych dwóch idiosach robić restrukturyzację tego portfela związanego z tym ile trzeba mieć tych kart, żeby można było wziąć udział na przykład w loterii. Więc pewnie to zobaczymy za około 2-3 tygodni, że może ta restrukturyzacja portfela się zmieni. Natomiast na patronie dałem jeszcze jeden projekt, który jutro, bodajże że się zaczyna, który też będzie związany z launch poolem, jeżeli chodzi o projekty na Cardano. Więc nie daję tutaj wszystkiego, żeby docenić właśnie te osoby, które są patronami. Ale daję Wam też projekty, które moim zdaniem są no, zupełnie świeże, i jestem ciekaw w ogóle, czy ktoś w Polsce już mówił np. o Kart Starterze lub o tym drugim projekcie, który już u mnie na Patreonie się pojawił. Bo ja na razie przynajmniej nie widziałem. Jeżeli tak było, no to dajcie znać, bo pewnie oglądacie wiele osób. Um, nie wiem, co to jest baba. Patrzę na Wasze teraz szybko komentarze. Um, Unibrite, dobre, dobre, moim zdaniem. Jeszcze nie wystrzeliło w tej chwili, więc czekamy, aż mocno poleci. Um, upadek banku, widać różowo, to było, 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 było. Czyli shortujesz XRP, sprzedaje pierwszego bacza, jeżeli chodzi o XRP. Um, poczekajcie, gdzie jest? To jest pierwszy poziom, który sobie wyznaczyłem. Zobaczymy, czy on go zrobi. Jeżeli go nie zrobi w tym momencie, na zakończenie tej świeczki 4 godzinnej, czyli ona się zakończy o godzinie 22, to jeżeli to nie pójdzie i nie przeskoczy tutaj, to pewnie sprzedam tego XRP nawet gdzieś tutaj, chyba że już tutaj zacznie się zamykać. No to wtedy też, chociaż nie, raczej w kolejnej świeczce powinno to być jakieś zejście. No to wtedy też pierwszego bacza tutaj sprzedam po tej cenie, która już jest, bo tutaj to jest mega mega fajny zysk po 4X od tego, co wchodziłem. Natomiast generalnie XRP, kolejny poziom, mam chyba gdzieś w okolicach 3300 Satoshi, jeżeli dobrze pamiętam, który jest już też dla mnie bardzo fajny. No i tutaj kolejne poziomy to, no, może być to jeszcze dalej, ale to zobaczymy, co się wydarzy na rynku, bo to też jest ważne. Więc pierwsze bacze, które mają mi zabezpieczyć i zysk, i wkłady, no to są już dosyć wcześnie, no bo na 4 x ok? Dobra. Co tam jeszcze na międzyczasie napisaliście? Nie mogę spać. Poważ. Hmm, Nie rozumiem, Marek. Jest bardzo przydatny. Doznałem no, oświecenia. Ty napisz, jakiego oświecenia <laughs> doznałeś? Super, dawaj, dawaj. Mariusz, OK, MFT do 01. Co to jest MFT? Nie wiem. Unibright, dobre, bo niemieckie. Nie, Unibright, dlatego, że to jest korporacyjny projekt, który jeszcze nie wystrzelił. Alibaba to taka, a propos akcji z innej beczki, ale już nieważne. Aha, okej, okay, dobra. Nie, nie, nie sprawdzam Alibaba No dobra, więc te pytania już były. Przechodzimy w takim razie do kolejnych tematów. To się. IPO już mieliśmy. Kraken, który chce w przyszłym roku też to samo zrobić. A, i Jim Kramer, który się śmieje, że on też chce, żeby mu CNBC płaciło w bitcoinie. A dlaczego? Dlatego, że Numer jeden z shillerów, z shillingowców, czyli Michael Saylor mówi, że teraz jego zarząd będzie dostawał wypłatę w Bitcoinie, więc mega po prostu. Słuchajcie, Michael Saylor jest największym ewangelistą Bitcoina i kryptowalut od 2020 roku i nie wiem, czy gdyby nie taki człowiek, czy byśmy się znaleźli w tym miejscu, w którym jesteśmy, więc jak możecie Wejdźcie na jego Twittera, śledźcie go, lajkujcie też jego tweet, i tak dalej, bo im więcej on dostanie takiej, że tak powiem, informacji zwrotnej, to tym większy będzie zakres też tego, co on robi. W sensie do większej grupy ludzi dojdzie. I okay? to chyba na tym powinno nam najbardziej zależeć, czyli właśnie na tej adopcji. Więc zobaczcie: MicroStrategy właśnie wprowadza. I do, zaraz po tym <noise> Jim Kramer mówi, że on też chce zarobić w Bitcoinie. <noise> Słuchajcie, ja też chcę zarobić w Bitcoinie. Kto, kto z Was chce zarobić w bitcoinie? nie? To odpowiedzcie. E, dobra, co tam mamy dalej? Panie Przemku, nie panie Przemku, <noise> Przemku albo Przemo, e, ja z szukania to jestem słaby. Gdzie mam kliknąć na Patronite? Właśnie nie na Patronite. Patronite mnie tak wkurza, powiem wam, że to jest jakaś porażka po prostu. Jak można tak długo otwierać konto na Patronite, w ogóle bez tam odzewu, dopiero później później wysyłam już papiery. Oni mówią, wysi nam jeszcze jakieś inne papiery. Nie, to jest jakaś tragedia. Wchodzisz na, Arek, wchodzisz na Patreon. A, bo tutaj nie widać tego. Dobra, poczekaj. Zrobimy... Tak. Teraz przytrzymam to i sobie zobaczysz tutaj, jak to się nazywa ta strona. Patreon.com i tam wpisujesz krypto przez K. Krypto przez K. Zróbmy sobie tak. Krypto. O, sorry, krypto. Sensei ale się trudno pisze myszką. Crypto Sensei, mam gdzieś pada, muszę następnym razem chyba wziąć do pisania. Patreon.com, czyli ta taka amerykańska strona, jest dużo lepsza. Poza tym jest aplikacja na telefon, gdzie na Patronite tego nie ma i Patronite, powiem wam, ja rozumiem, że to są polskie płatności, najmniej w mnie Natomiast jest nowa platforma, która zresztą jest na Coinbase, która się nazywa Unlock. No i zobaczymy, bo jeżeli tam będzie można faktycznie to tak fajnie zrobić, jak mi się wydaje, no to być może tam to zrobimy. A dzisiaj wpadłem jeszcze na pomysł, żeby na grupie telegramowej po prostu też zrobić zamiast na patronacie, żeby zrobić to na grupie telegramowej, bo dużo łatwiej się szuka rzeczy też na telegramie, jak jest, niż na przykład na takim patronacie, więc zobaczymy, czy będziemy mogli to w taki sposób zrobić. Natomiast jeszcze mam dla Was jedną podpowiedź, w co można inwestować. Jeżeli jesteście zainteresowani, napiszcie tak. No, i klikajcie łapki do góry, nie? Co sądzisz o Tron? Nie interesuje mnie ten projekt jako taki. Natomiast spekulacyjnie pewnie jeszcze wzrośnie. Tam jest Justin Sun, który robi dużo zamieszania. Masz szansę na ETH z roku 2017 w sensie market cap? Nie, nie, to nie odpowiem Ci na to pytanie. Nie, nie, nie robiłem fundamentów w ogóle Tronu. Ja, ja tylko patrzę na to, akurat na trona spekulacyjnie, więc nie wiem zupełnie, co tam się będzie działo. E, chyba wiem, muszę się zarejestrować. Tak, ale na patreona, a nie na Patronite'a, proszę. Czekam na konkretne odnośnie Luny. E, mam nadzieję. Dziękuję, mistrzu. Zimienia i nazwiska też idzie znaleźć. Ok. Si senior, jasne, mów śmiało. Webok? ale o nie wiem o co chodzi. Mów śmiało. Tak co myślisz o 0X? 0 X bardzo fajny też projekt, więc on fundamentalnie jest bardzo dobry. Pytanie. Czy to jest jego czas? jakbym bym powiedział, nie? Czy to nie jest czas typu Binance i innych projektów, a jeszcze nie 0X. Aha, już wiem, bo ja zadam wam pytanie, czy chcecie wiedzieć, co teraz można jeszcze powchodzić, tak? Dobra. Do łapki w górę. I lecimy. Um, to jest to. Teraz tak. Jak wiecie, mamy jutro wejście Coinbase na rynek. I teraz um, na tym rynku będziemy mieć prześwietlane wszystkie projekty, jeżeli chodzi o to, co robi Coinbase. Jest coś takiego jak Coinbase Ventures. No i zobaczcie. Czyli oni wchodzą w różnego przepraszam, rodzaju projekty, czyli krótko mówiąc, startupy. No i to są ich startupy. Compound, Blockfi. Jak wiesz, gdzie, jak nie wiesz, gdzie ulokować swoje środki, to właśnie na przykład na Blockfi. Tam ktoś się pytał o odsetki kryptowalutowe, no na przykład ja mam część na Blockfi. Mamy po, pozostałe projekty i kilka takich innych projektów, które w tym momencie musicie zobaczyć. Ja, ja wam daję, jakby, podpowiedź, ale nie powiem wam. Co konkretnie możecie kupić, to znowuż daje jakby głównie na patronie, ale z czego to wynika? Właśnie między innymi wynika z tego, że tu te projekty są na Coinbase. I popatrzcie sobie na wykresy, popatrzcie sobie na fundamenty tych projektów, które Wam w tej chwili pokazuję. Jest dużo tych projektów ogólnie. Ale te projekty to są projekty, które w najbliższym czasie, moim zdaniem, właśnie ze względu na to, nie wszystkie, bo pytanie jest w którym momencie są, jaka jest narracja, i tak dalej, to te projekty będą szły do góry. Dlaczego? Moim zdaniem jest, jak wiecie, jest coś takiego jak Coinbase Effect, czyli Coinbase Effect polega na tym, że jak coin znajduje się, jest listowany na giełdzie Coinbase Pro, albo w ogóle na Coinbase, to w tym momencie leci do góry. Na przykład, jak poleciał Matic. Jak um, chyba 30-40% w dniu listowania do góry. I tutaj moim zdaniem będzie podobny efekt, uh, tylko będzie to Coinbase efekt na zasadzie Coinbase IPO efekt. Czyli oni zobaczą w co inwestuje Coinbase i w to samo ludzie pójdą. I to są te projekty. Czyli Ventures, Coinbase, Coinbase Ventures. Uh, tutaj możecie sobie właśnie to zobaczyć. Jak wpiszecie. O, to sobie znajdziecie całą stronę. Dokładnie strona jest odwrotnie, czyli ventures.coinbase.com. Okay? I tutaj będziecie widzieć wszystkie te projekty, więc sobie je zwetujcie, czyli po prostu je posprawdzajcie. Możecie wejść na, na ich stronę, poczytać o tych projektach, które tam są, zobaczyć, które z nich zarabiają, w jakim są miejscu, zobaczyć, w jakim są miejscu na wykresie i zobaczyć, na którym potencjalnie jesteście w stanie zrobić. Jest tutaj kilka projektów, które są. Na platformie Coinbase, na platformie Binance, jak ktoś nie lubi Coinbase'a, są na Uniswapie niektóre tylko je wyłącznie. No i moim zdaniem tutaj znajdziecie właśnie perełki, które w najbliższym czasie powinny bardzo znacząco urosnąć. Moim zdaniem tylko dlatego, tylko dlatego, że ludzie wchodząc na Coinbase i do, doświadczając, że tak powiem, Coinbase'a na tej głównej giełdzie amerykańskiej, będą też sprawdzać, w co Coinbase inwestuje jednym z takich projektów o których wam mówiłem, jak ktoś się pytał o BitTorrenta, to powiedziałem, że dzisiaj też powiem. Zobaczcie, Graf na przykład tutaj jest, Nira znacie, Matika pewnie znacie. Z tych projektów, które są takie ogólno znane, to jeszcze mamy Audius i było jeszcze tutaj jeden jakiś taki z ogólno znanych: Reserve, OpenSea, właśnie Analog, o którym mówiłem. Natomiast z takich projektów właśnie około Filecoin czy BitTorrent to właśnie taki projekt, który może jeszcze wzrosnąć, to jest Arweave. Na to bym zwrócił uwagę i tam zresztą już możecie, każdy z was może być jego użytkownikiem, jeżeli chodzi o Arweave'a i oni nawet robią tak zwane faucety, czyli kraniki, że jak sobie ściągniecie ich aplikację, i tam pościcie na Twittera i tak dalej, to dostaniecie jakąś tam, jakiś tam mały ich udział. Czy jakiś tam taki zrzucik, airdropik, krótko mówiąc, tego Arweefa, ale to są jakby w tej chwili mało znaczące środki. Natomiast ogólnie Arwea' jeszcze jako taki może wzrosnąć z tych dużych projektów. Więc na to też bym zwrócił uwagę. No i zobaczcie, mamy BICO na przykład, też jeszcze właśnie w, w Coinbase Ventures, Mesari mamy. Także no jest dużo tutaj tych projektów. I nie powiem, na które warto zwrócić uwagę, zróbcie research. O niektórych tych projektach napisałem właśnie na patronie, które tutaj są i w które też puściłem część środków, właśnie licząc na tak zwany Coinbase IPO jak tak go nazwę. Ok? Jeżeli to jest dla Was przydatne, to powiedzcie mi, tak jest przydatne? Zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz później też pod filmikiem, bo część z Was zostawia komentarze w czacie. Ale później jak filmik będzie, to wróćcie proszę do tego filmiku i napiszcie też coś w komentarzach, okej? Okay? Żeby po prostu to szło po prostu szerzej. No, zobaczmy, co w międzyczasie e, pisaliście. <laughs> Dawaj miejsce, które jest w tytule live'a. Mógłbyś mógłbyś patron pokazać procentowo jakie masz portfolio. Um, hmm, nie, bo mi to by za długo zajęło kilku względów, ale jak, jak uda mi się dokończyć mojego Excela, to tak. Jest szybszy i lepszy kontakt. A może dla Patronów zwrócić kanał, zwrócić kanał na telegramie? będzie szybszy i lepszy kontakt. A, Adaś, okej. Okay. Właśnie taki jest mój plan. Wiesz, żeby w ogóle nie, nie robić patrona, tylko zrobić telegrama dlatego że tam dalej będzie, będą jakby dwa kanały. Jeden to będzie tylko do takich anonsów, które ja mam i wtedy można szybciej wyszukać jakiekolwiek informacje niż na tym patronie, bo no, to trochę porażkowo tam jest. No, ale na razie to jest chyba najlepsze co można zrobić. Ale myślę, że ono właśnie na telegramie może będzie lepiej. I drugi właśnie do takiego czatu między nami. Część rzeczy też w tej chwili już jest na Discordzie. Znaczy, może nie jest, tylko już pod, podłączyłem ostatnio Discorda, więc zobaczymy, czy może nam się uda tam to zrobić, żeby ta komunikacja była znacząco lepsza. Nie bądź taki i powiedz jakie. E Griggs. No nie chodzi o to, czy ja jestem taki, czy owaki, tylko chodzi o to, żebyście zrobili swój research. Daję wam wskazówkę bardzo dużą, Teraz po, posiedźcie sobie przed wykresami, popatrzcie, bo nie chodzi o to, że ty teraz kupisz coś, zarobisz na przykład 2x po ciągu tygodnia i, i później będziesz dalej ciągle liczył na kogoś innego, żeby ci coś ciągle mówił. W momencie, w którym ty będziesz wiedział, jak coś zrobić i po będziesz łączył fakty, to nie będziesz mnie potrzebował i tak naprawdę o to chodzi, żebyś ty mnie nie potrzebował do tego, żeby na przykład na takim rynku zarabiać pieniądze. Gregory Janus, my nie chcemy żeby to szło szerzej, chcemy zachować wszystko dla siebie. Grzesiek, co ty chcesz zachować dla siebie? Czy mógłby Patron pokazać? Aha, aha, procentowo. Zresztą to nie chodzi o to, żeby to pokazywać dalej, tylko mm, ja mam dosyć rozbudowany ten portfel i ja korzystam z Excela, pomimo tego, że są różnego rodzaju narzędzia, ale one nie są adekwatne do tego, co ja robię. I dosyć sporo czasu w tej chwili musiałbym jeszcze zrobić, żeby wyprostować swoje poszczególne rzeczy, które w międzyczasie, jak ja wchodzę w różnego rodzaju rzeczy, projekty, dodaję możliwości i tak dalej. To one mi się zmieniają. I w tym Exalu muszę dodawać nowe zakładki, a po prostu nie ma na to czasu, więc nie jestem w stanie tego po prostu zrobić do końca. Link do Discorda. To tylko Discord jest dla patronów. Chociaż, poczekajcie, tam chyba ogólny można wejść. Jeżeli dobrze pamiętam, to poczekajcie, zobaczymy. Discord ja z Discord'a wcześniej nie korzystałem, więc nie zawsze będę wszystko wiedział na ten temat. Czy komunikowałem się na Discordzie, ale to nie jest, że tak powiem, taka platforma, którą super ekstra znam, nie? Dobra, zobaczymy. Jak tutaj wejdzie to szybko, bez jakiegoś tam wpisywania dodatkowych rzeczy, to jest pewnie Discord ogólny i tam o, będzie można to znaleźć. Ogólne i tutaj chyba mogą być wszyscy. To są jakieś rzeczy, nie chcę, żeby były wyświetlane. W sensie jakieś ksywki, nie ksywki, to to zostawiam, ok? Więc nie będę tego pokazywał. Jak będzie link, to za chwilkę, jak to zostanie już umieszczone w filmiku, to zostawię link pod filmikiem, ok? Tak się umówmy. Eee, dobra. Co tutaj jeszcze mamy na dzisiaj? Przegląd może kilku coinów zrobimy, dobra. Jesteście za? Żeby zrobić przegląd kilku coinów? Dajcie znać. Ok. No i mamy między innymi jeden z takich projektów. Czyli. A z... nie, to jest ZEK akurat 0X miał być. Ale tutaj widzę, że nie mam do bitcoina. Musi być do bitcoina. Nie mam do bitcoina. O, jak widzicie, jak bardzo ładnie tutaj to idzie. Dobra, ale gdzie jest... Dobra, to na razie zostawiamy. Jak nie ma do Bitcoina, to znaczy, że nie mam tam kilku rzeczy porobionych. Tutaj jednym z takich projektów, który może jeszcze wybić to jest do Bitcoina akurat. To jest Verge. Zobaczcie, Verge, Verge tutaj miał bardzo fajny pullback. Zobaczmy sobie, jak wygląda jego dalsza historia. Bo wygląda bardzo ładnie. Ok zobaczcie bardzo bardzo ładnie wygląda jeszcze tutaj może mieć lekko większy pullback ale zobaczcie zmniejszamy zobaczcie zobaczcie jak dużo musimy zmniejszać żeby verge w ogóle gdzieś tam wystrzelił jeżeli dodge wystrzelił inne rzeczy wystrzeliły to czemu taki verge nawet spekulacyjnie miałby nie wystrzelić tak pytanie jest tylko wiecie do jakiego poziomu natomiast tutaj technicznie akumulacja bardzo bardzo fajnie wygląda no i tutaj mamy bardzo dobry poziom na to, żeby była kontynuacja wzrostów na takim verzu. Do jakiego momentu? No to znowu, możemy sobie tutaj pomyśleć o nie wiem, na przykład 150 Satoshi tak? Jako taki jeden z, jedno z takich miejsc dosyć ciekawych, ale nawet jeżeli to mam zrobić 2X w krótkim czasie, czyli na przykład gdzieś, no jakbyśmy tak na szybko, tylko bez żadnej analizy z FIBO, jeszcze porobili, tam mamy powiedzmy gdzieś. Bo to są dzienne. Czekajcie 4 godziny, musi być. Ale mniej więcej od tego momentu, 2x moglibyśmy zrobić na takim werczu tak. Tylko pamiętajcie, to, to są takie projekty, które jeżeli fundamentalnie są dobre, a w vercz. On tam za dużo chyba na razie nie pokazuje takich ciekawych rzeczy. To tylko i wyłącznie spekulacyjnie. Więc yy, moim zdaniem to pójdzie do góry, dlatego też werża jeszcze trzymam. E, I jak on zrobi zrobić 2-3x, to pewnie go się pozbędę. Yy, tezos. Tezos, jak wiecie, o, od grudnia mówię o Tezosie. kurczę, powiem Wam taką długą akumulację. A czekajcie, bo mi się tutaj yy, uciekło. Taką długą akumulację, jaką zrobił, no to jakaś masakra, no ale dobra. Mamy zwiększone obroty, bardzo ładnie wygląda na stiku jeżeli chodzi o to, moim zdaniem też dobre miejsce, więc jest to jeden z takich projektów, który w momencie, kiedy ten Ride XRP czy inny się zakończy, no to Tezos czeka na swoją kolej do tego, żeby wystrzelić. Tak? I na przykład, jak ktoś tam się pytał o Saja Coina, no to moim zdaniem Tezos wygląda trochę lepiej. I pewniej, jeżeli chodzi o wzrosty, niż na przykład Saia Coin, który już gdzieś tam swoje wzrosty miał. I popatrzmy sobie, jak to wygląda na dolarze. Ok. I na dolarze, zobaczcie, widzicie, no też bardzo dobrze to wygląda, tak naprawdę. Nie mamy ani old-time high na Tezosie. Oczywiście, jeszcze, jeszcze było, trzeba zobaczyć jedną rzecz na takich projektach, czyli m.in. market cap. Jak wygląda nie tylko cena w stosunku do tego, co było wcześniej, ale jak wygląda market cap w stosunku do tego, co było w 2017-2018 roku. Więc to tylko na razie takie podpowiedzi, na co można by było zwrócić uwagę z tego, co tutaj uh, mam. No, jak widzicie, ja większość robię do bitka, tak? Czyli się nie przejmuję tym, jaka jest cena. Ewentualnie patrzę sobie na zasadzie, jak wygląda cena dolarowa i cena bitcoinowa. I jeżeli te dwie rzeczy mi się fajnie sumują, no to w tym momencie widzę, że jest duża szansa na to, żeby wejść. Projekt Monero. No i tak, stochastic jest wysoko, nie? ale generalnie Monero no, nie wystrzeliło nam jeszcze, tak? do góry czy wystrzeli jest to privacy coin, który no jest moim zdaniem jest mega ryzykowny, ale szanse na to, że on wzrośnie jeszcze, jeżeli nie pójdzie żadna więcej informacja negatywna, jeżeli chodzi o Monero, czyli na przykład jeżeli dobrze pamiętam chyba BitFinex jej nie zdelistuje, nie zdelistuje jej kraken, to jest szansa na to, że to wystrzeli. Jeżeli nastąpi jakiś delisting, no to krótko mówiąc, nie będzie gdzie nawet to kupować i sprzedawać, tak? Jeżeli chodzi o ten projekt, dalej, Stellar. Stellar to jest na pewno taka rzecz, która moim zdaniem wystrzeli. Pomimo tego, że tutaj jest to jest niby wysoko, to moim zdaniem, zobaczcie, jaka, jaki długi proces akumulacji. To teraz, pomimo dzisiejszych spadków, mamy go na plusie. No i nie było tutaj żadnego, żadnego rajdu, tak, od, od tych yy, poziomów, żadnego rajdu w stosunku do Bitcoina. Oczywiście, jeżeli sobie popatrzymy na dolara, no to mamy tutaj wzrost, tak, nawet spory. Ale poczekajcie, bo jeszcze trzeba zobaczyć. Pamiętajcie zawsze, że nie zawsze na każdej giełdzie mamy coś takiego jak pełną historię. Wtedy bierzemy sobie właśnie na przykład Coin gecko i sprawdzamy taką historię właśnie takiego stelara. Na jakich świeczkach najpierw badać projekt? To każdy musi się, że tak powiem, sam nauczyć na swoich świeczkach i coś dla Ciebie jest najlepsze. Jedni stosują te świeczki, one się nazywają, nie pamiętam, te japońskie, ikamaci Jakamaci. I oni tam widzą trendy. Ja lubię na przykład takie świeczki, więcej wyczytuję z takich rzeczy. Być może jakbym się nauczył tamtej techniki, to bym powiedział Ci zupełnie coś innego, ale wtedy musiałbym długo patrzeć też na wykresy. I to jest dla mnie dosyć istotne, tak? Nie tylko i wyłącznie to, że znasz jakąś technikę, ale też jak długo patrzyłeś na wykresy i jakieś Twoje doświadczenia. No i zobaczcie, Stellar tak naprawdę doszedł do kapitalizacji, która była w 2018 roku. to jest ten jego moment. Czyli może się de facto tutaj troszeczkę jeszcze cofnąć, jeżeli chodzi o kapitalizację. Przetestować, chociaż ja wiem, już tutaj wybił ten poziom. No zobaczymy. Może jeszcze się troszeczkę cofnąć. Natomiast od tego miejsca, jak już jesteśmy, może też równie dobrze. Może. Widzicie co? Może. Nie, może się jeszcze tutaj cofnąć. Zobaczmy jeszcze. Też trochę trudno teraz oceniać to na CoinGecko, bo no to nie jest akurat dobre do oceny wykresu pod kątem analizy technicznej. Głównie tutaj to, co możemy oceniać, to patrzeć na właśnie jego historię. tak? Czyli gdzie jest jego historia. Tu patrzymy sobie na coś takiego, jak on wystrzelił, to co tutaj się działo? To jest kapitalizacja akurat rynkowa, a tutaj mamy cenę. Cenowo, zobaczcie, nie przekroczyliśmy, natomiast kapitalizacyjnie dobiliśmy do poprzedniego ATH. Czego na przykład na takim wykresie, tutaj jak patrzyliśmy na wykres do, dolarowy, nie, to jest XM akurat, XLM, tutaj nie było widać, tak, że tak jest. Tutaj jest jakiś urwany wykres, więc wtedy przechodzimy sobie na Gecko. Więc tak, Stellar też jest dla mnie projektem, na przykład gdzie ja w stosunku do Bitcoina tak? Widzę, że on spokojnie, spokojnie tutaj jeszcze może urosnąć. Stellar też należy już do tych takich większych market cap'ów. Jedyne co tutaj nie widzę tylko to jest akurat Bitrix. a Może by zobaczymy sobie inną giełdę. z yes, Binance. Tutaj się pojawiły jakieś obroty, także jest spoko. I tak jak widzicie tutaj mam jakiś swój pierwszy target gdzieś, gdzie to powinno według mnie sobie tutaj dojść. Czyli do 2000 Satoshi, w tej chwili jest na 1000 Satoshi, czyli jakieś 2x od tego momentu mógłby zrobić. Co tam napisaliście, do ile dolarów? Zaraz zobaczymy, do ile dolarów to do XRP, ale to trudno będzie mówić. Czy możesz omawiać alty do USD? No widzicie, mnie to do USD nie interesuje, ale zobaczmy sobie na tego XRP. No, i teraz tak. Jak na wykresie możemy sobie powiedzieć, że do 10 dolarów na XRP to jest bardzo możliwe. To teraz musimy sobie przeanalizować XRP pod kątem market capu. Market cap, XRP, zobaczcie w tej chwili, jest na poziomie Binance'a. Już jest 83 miliardy okay? dolarów. Więc mega dużo. Jeżeli on by miał urosnąć do 10 miliardów. Nie, przepraszam, do 10 dolarów, czyli musiałby zrobić od tego miejsca 5x, czyli musiałby zrobić, dobić do 400 miliardów dolarów, i czyli musiałby być obecnie większy, czyli większy od obecnego poziomu Etheru o dwa razy. Ether jest na poziomie tam chyba 230 miliardów gdzieś, czyli gdzieś ponad dwa razy od Etheru. Czy jest to możliwe? Słuchajcie, jest to możliwe, no, natomiast my nie jesteśmy już w 2017 roku, żeby te niektóre projekty były aż tak mocno chyba przeceniane. No bo wyobraźcie sobie, co to jest 400 miliardów dolarów, to ja nie wiem, co musiałoby stać za XRP, żeby taka wycena była jakkolwiek rozsądna. Dlaczego? Weźcie sobie pod uwagę Coinbase, który zrobił miliard w ciągu roku. I weźcie sobie pod uwagę na przykład taki XRP. No to co stoi za taką wyceną XRP? Wiadomo, że to jest hosta, wiadomo, że tutaj jest posąpakowane środki, jest FOMO i tak dalej. Ale czy 10 dolarów na XRP byśmy zobaczyli? Jeżeli, jeżeli Bitcoin urośnie do 4 trylionów, czyli 4 razy od tego momentu, to moim zdaniem możemy zobaczyć 10 dolarów na XRP. Ale czy to jest poziom, do którego ja bym chciał trzymać XRP, wątpię. Wątpię, szczerze wątpię. Ok, Popatrzmy sobie. Tak to mogę już wyłączyć. Natomiast co mnie tutaj interesowało. Nie. A gdzie to jest? Oto. to. Do ilu dolarów, jak myślisz, 10 dolców. Czy możesz też omawiać Alt do USD? Czyli na razie żadnych nowych komentarzy. Wejdźmy sobie dalej. Co my tu mamy ciekawego? Jeden z takich projektów, jeżeli się odbije a, i pójdzie, to też jest Wirex. Wirex to jest taki, taka karta generalnie, krótko mówiąc. Podobnie jak tam Bluetooth, Swipe. Moim zdaniem, Swipe będzie trochę lepszym projektem. Aczkolwiek Wirex ma dużo użytkowników. No i jak widzimy, tutaj przy przyziemił. Jest mega płasko. No i od tego momentu też może Wirex sobie polecić w górę. To też jest do Bitcoina, oczywiście. Jednym z takich projektów, który ostatnio troszeczkę się ruszył, to jest Waves. I tutaj mamy akurat do dolara. No i zobaczcie, zrobił nam tutaj, zrobił nam cap, pytanie czy zrobi handle, czyli rączkę. Jak zrobi nam rączkę, to najprawdopodobniej jest szansa na to, żeby wystrzelił do góry. No i Waves nie zrobił nam jeszcze tak zwanego rajdu, czyli rajdu od swojego poprzedniego ATH. Czyli generalnie zakładamy, że coiny nam powinny robić rajdy od tego ATH swojego poprzedniego z 2017 2018 roku. No i taki Waste nam jeszcze takiego rajdu nie zrobił, czyli nie widzimy tutaj pionowej świecy do góry. Okay? Więc na takie coś po prostu zwracałbym uwagę, jeżeli szukacie projektów, w które warto wchodzić. Um, dalej. Wicjain, Wicjain, Wiczej. Zobaczcie. Mamy świecy do góry? Mamy. Czy To koniec, jeszcze wydaje mi się, że nie, ale czy wchodzisz w taki projekt? Na tym bym się grubo zastanowił, bo już jest drogo, ale czy będzie jeszcze drożej? No, WeChain jest na pewno numerem jeden i to, co ymm, fajnego ostatnio słyszałem, jeżeli chodzi o taką analogię związaną z Wiczainem, to że kiedyś będziesz szedł z komórką i zobaczysz sobie Yy, naświetlając na jakikolwiek produkt, najeżdżając, że to będzie przez Irfida czy cokolwiek innego, będziesz mógł zobaczyć skład takiego produktu i zobaczyć dokładnie wszystkie rzeczy, z czego jest złożony bo to jest projekt taki śledzący, że tak powiem łańcuchy na przykład dostaw. I będziesz mógł sobie zobaczyć wszystko skąd jest, gdzie zostało kupione, skąd zostało przewiezione i tak dalej. Więc no taki mega 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 fajny projekt. I biorąc pod uwagę ich poziom zaawansowania i tego wszystkiego, no myślę, że jest spora szansa na to, żeby taki projekt jeszcze urósł. Zobaczymy sobie właśnie jak on wygląda pod kątem market capu. W międzyczasie zobaczymy sobie jakieś nowe pytania. Żeby mieć więcej BTC, tak, żeby mieć więcej BTC. Yy, bo spadną z altów do BTC bo tylko BTC jest king. Yy, na patronie yy, czekam aż znajdę ten czas. Bo Shitcoin spaść do 1%. Czekam aż znajdę ten czas, żeby nagrać dla was taki filmik yy, właśnie związany z. Yy, tym dlaczego do bitcoina i nagram go dla wszystkich patronów i pokażę wam co będzie można faktycznie tam zrobić i jaki będzie moment do tego żeby na przykład wychodzić też z, na tej hossie jeżeli ta hossa się zakończy w tym roku a nie będzie tego super cyklu ok? Mm, ale gdy silujesz ten projekt unibrighta, <laughs> dobra dobra mm, zaraz pomyślę że jesteś od fila. Phil, phil chyba siluje tak mocno unibrighta lub do ETH, bo alty stracą po 4 razy szybciej, jak PTC spadnie. No, nie do końca, Paweł. Właśnie nie do końca, nie do końca. Hmm. Będzie taki moment, w którym alty polecą, poszybują kiedy Bitcoin będzie spadał. Ale to właśnie jest taki punkt, który chciałbym w tym, w tym na tych hoście złapać. Jeżeli by się to udało, to jest to najlepsze rozwiązanie, które można by było zrobić. No i zwiększyć wielokrotnie swój portfel, wielokrotnie. Teta, super projekt. Oni w czerwcu mają nowe, nową jakąś odsłonę. Więc pytanie, czy, cześć kolego, spóźniony, ale jestem później cofnął. Mark Angelo, cześć. Nebulo, 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 jak to się nazywało, nie pamiętam już, ale zaraz zobaczymy. Przemek, czy ewentualnie załamania rynków tradycyjnych, załamie także rynek krypto? Um, myślę, że wszyscy górale chcieliby znać tą, tą odpowiedź. Wszyscy. Nie mieliśmy takiej sytuacji. Nie jesteśmy w stanie chyba przewidzieć, co się wydarzy. Generalnie, jeżeli załamanie rynków będzie chodziło z inflacji, to, to pewnie krypto może zostać, ale w postaci bitcoina, ale nie altów. Alty zajdą mega szybko. Pamiętajcie, że to są nowe technologie, nowe rzeczy i te projekty, które nie zarabiają, nie, nie mają sensu w ogóle być wycenione na takim poziomie, więc one po prostu spadną większość tych wycen, tak samo jak popatrzymy na wycenę Tesli, jak popatrzymy na wycenę innych projektów, to skąd one się biorą? Na przykład wycena Ubera. To są tylko i wyłącznie są to oceny socjalne, moim zdaniem. Czyli przeszliśmy już z takiej standardowo wyceny, która kiedyś była ceny do zysku, do wyceny socjalnej. Oczywiście, że są jeszcze ludzie, którzy analizują bardzo mocno wszystkie te rzeczy. Ale moim zdaniem, my w tej chwili mamy wycenę tak zwaną socjalną, a nie wycenę realną projektów. Czyli jak dobrze dany projekt jest pokazywany. I ludzie, to co słyszą najczęściej, to na to albo głosują, albo wybierają, albo kupują akcje, albo na przykład projekty. Tak samo jest, dokładnie tak samo jest na tym rynku, jeżeli chodzi o altcoiny czy bitcoina. Może bitcoina mniej, ale właśnie altcoiny. Okay? Więc na to po prostu trzeba zwrócić uwagę. No dobra, czy to było przydatne? I wracamy do Bitcoina, nie? 10 miliardów. No to teraz zobaczcie sobie, to jest mega dobry projekt i on jest wyceniony na przykład na, tylko na 10 miliardów w stosunku do mm, innych projektów, które są. Czyli to ma swój własny łańcuch, gdzie na przykład mamy e, Polkadot, gdzie mamy Cardano, które są wyceniane po 4 razy więcej niż VeChain. A moim zdaniem Wiczeń jak jest na 18 pozycji, to jest w stanie wejść do pierwszej dziesiątki. Żeby wszedł do pierwszej dziesiątki, to obecnie jaką musi mieć kapitalizację, Pierwsza dziesiątka zaczyna się od 18 miliardów dolarów. Tak? Pierwsza no weźmy dziesiątą pozycję jest 15. Czyli 50%. A te wszystkie projekty najprawdopodobniej jeszcze tutaj polecą, więc no jeżeli one polecą na przykład taki Lightcoin poleci na przykład do góry na 50 miliardów no to słuchajcie, to wiczeń czemu miałby nie polecieć do co najmniej 50 miliardów, okay? I znowu, to są totalnie abstrakcyjne, kosmiczne rzeczy, jeżeli chodzi o wyceny, no bo one nie mają za bardzo pokrycia. Jedyne pokrycie jest to, co się będzie działo w przyszłości na tych wszystkich projektach. I generalnie to, że mamy te projekty, są ogólnie globalne i to są sieci, na których coś można robić, zazwyczaj. Nie bezpośrednio tylko jeden projekt, tylko jest to wiele, masa projektów, na których można gdzieś tam funkcjonować. Więc pod tym kątem patrząc na takiego wichajna, zdecydowanie widzę, że tutaj jest dla mnie przestrzeń. Olbrzymia przestrzeń do, do wzrostu, biorąc pod uwagę, jak ten projekt mm, istnieje w sieci i biorąc pod uwagę, jak dobrze ten projekt jest też prowadzony. Ok, więc jak, jak najbardziej tak. Mm, aczkolwiek, jak popatrzymy sobie na wykres, to kurczę, wykres mówi: Ale to już jest wysoko. No ale to Wam coś pokażę. Chcecie, to Wam pokażę taką jedną rzecz. Jedną rzecz. Jedną rzecz, kurde, I to, i to jest projekt, który też funkcjonuje i, i który już y, ktoś z Was o nim powiedział. Teta. Patrzcie na to. Tak? to. Tutaj, jak patrzymy na wiczeń, to jesteśmy gdzieś w tym miejscu. Słuchajcie, zaznaczymy na żółto. To jesteśmy gdzieś na przykład w tym miejscu takiego wiczejna, tak? A zobaczcie, jak Teta poleciała, i jeszcze mówimy o tym, że Teta to to, i to jeszcze nie zrobiła tej drugiej nogi. Jeżeli mówimy o dużych projektach, to jest TETA. No co ona, zobaczcie, jakby miała zrobić taką drugą nogę, to jest gdzieś powiedzmy, powiedzmy tak, zakres 30, 40, gdzieś dolarów. Od, a teraz mamy 12 dolarów. Czy jesteśmy w stanie to zrobić? Zdecydowanie na tym rynku TETA jest, no, można powiedzieć, następcą YouTube'a. Można by po prostu stać się, no, powiedzmy, Kupując jakby projekt Tety można by było powiedzieć, że kupujesz część YouTube'a. Nie chciałbym mieć w tej chwili akcji YouTube'a, na przykład kupowanego na samym początku. A to jest projekt, który już funkcjonuje, który ma już userów, który jeszcze będzie lepiej zarabiał. Więc, moim zdaniem, jest tutaj przestrzeń na to, żeby na przykład taka tyta bardzo, bardzo wzrosła. Czy wzrośnie? znowuż nie jesteśmy w stanie go powiedzieć, co się wydarzy ogólnie za chwilę na tym rynku, ale biorąc pod uwagę, że jest to projekt, który no, funkcjonuje już od 4 lat, bądź 4 lata temu już funkcjonował, a w tej chwili już ma e, tak, że będzie można na nim streamować, i już praktycznie każdy będzie mógł na nim streamować, bo wcześniej były jakieś ograniczenia, czyli nie można było takiego jakiegoś kanału prowadzić, jeżeli dobrze pamiętam, bo coś, jak próbowałem, coś mi tam wyskakiwało, to w tym momencie, z tego co wiem, oni wprowadzają nowe zmiany właśnie w łańcuchu i na podstawie tych nowych zmian ma ułatwić właśnie zarabianie właśnie tym userom, użytkownikom. Czyli tak jak ja prowadzę kanał na YouTube, to tak jak będę prowadził na etecie, to będę mógł zarabiać właśnie z tetą między innymi. Więc no, patrz, jak patrzę, poczekajcie, bo to teraz trzeba zwiększyć, jak patrzę na coś takiego tak, i jak to miałby pójść jeszcze dalej, a teraz tak, ja wchodziłem w TT tu i, i uwaga. I, i gdzieś tu jakieś zyski swoje realizowałem, gdzieś w tym miejscu. Później to przetrzymałem przez zimę tą bitcoinową. Tutaj dziś kolejne zyski realizowałem. No i teraz znów wypada jakieś zyski na tym zrealizować, tak? Ale to jest jakiś kosmos, słuchajcie? Kosmos po prostu, jeżeli chodzi o tą TT. No i teraz uwaga. A jak podobnie wystrzeli właśnie wiczeń? I teraz dlaczego? Dlatego, że to co komuś tam ktoś mówi, że obiecałem 5 milionów, ja obiecałem więcej niż 5 milionów. No teraz przejdźmy sobie do Total bez. Total bez Bitcoina. Tak, Exclude Bitcoin. Pamiętacie, mówiłem, że jesteśmy tu. Moim zdaniem, my od tego momentu zrobimy minimum 4x, tak? Czyli odtąd 4x to jest 3 tryliony na altach. To jest minimum, które moim zdaniem teraz zrobimy. Więc większość projektów będzie musiała wzrosnąć około 4 razy, i to tych też dużych projektów musi trochę wzrosnąć, żeby tak naprawdę dojść do takiego momentu. A potencjalnie jesteśmy w stanie to zobaczyć tutaj. To są naprawdę kosmiczne, nawet jeżeli chodzi o wycenę rzeczy. Chociaż już widać, że być może takiego kapitału w tej chwili nie, nie ma na rynku, żeby takie wyceny były. Przepraszam, żeby tak weszło, ale zobaczymy. Bo to jest zawsze też FOMO. Co to znaczy FOMO? Żeby Wam też wytłumaczyć pewien schemat, moim zdaniem, który się też odbywa na rynku. Teraz tylko zobaczmy, czy w ogóle jesteście. Jesteście dobra, zobaczmy co tam. Dzięki, że się z nami dzielisz wiedzą. Jasne, że każdy ma swoją, ale miło posłuchać inteligentnych ludzi. Dziękuję. Twój ciągnię do swojego szacunek. Ty też jesteś inteligentny, cieszę się bardzo. Super, że odpowiedziałeś mi na pytanie odnośnie XRP, bo mogłem zrozumieć Twój tok myślenia i wyciągnąć wnioski. Świetnie. Czyli 20% na stablecoinach na Priv. Nie omieszkam zapytać. Super, zapytaj. Rynki finansowe wielka, nie wiadomo. Gdzie masz 20% na stablecoinach? Ja ci zrobię nawet, czy nie ja ci zrobię, tylko ja ci pokażę, gdzie jest nawet 40-50% na, na stablecoinach. Napiszcie do mnie. Jak nie odpowiem, to czasami trzeba pingować, czyli podbijać, że tak powiem, zapytania. Ok, przejdźmy teraz, bo tutaj wróciłem, żeby zobaczyć, czy jesteście. Więc mówiliśmy o wicajnie. I tutaj miałem mówić o tym, co się wydarzy na altach. Więc to, co widzimy w tej chwili, widzimy, że ten rynek troszeczkę się inaczej zachowuje, bo jest to trochę większa nuda niż ta, która była w 2017 roku. Wiem, że to może dziwnie zabrzmić, ale tak bo jednak te rzeczy pewnie troszeczkę wolniej przyrastają. Ja nie wiem, czy to jest kwestia wolnego rozkręcania się, ale generalnie miałem Wam pokazać schemat. Schemat, który polega na tym, że ludzie, którzy na przykład tutaj akumulują, to nie jest tak, że jak oni tutaj akumulują, to oni na przykład sobie tutaj od razu to zaczynają sprzedawać. Nie, oni akumulują i oni akumulują, mówią, dobra, jak my zakumulowaliśmy na przykład 70-80% powiedzmy takiej podaży. To oni akumulując to, oni to trzymają. Trzymają, dlatego że wiedzą, że cena będzie szła do góry. Dlatego, że każdy, kto tutaj kupił, będzie chciał sprzedać drożej. Ten, kto kupił tu, będzie chciał sprzedać drożej. Ten, kto kupił tu, będzie chciał sprzedać drożej i tak dalej. Nie? Więc to przez cały czas sobie tak właśnie idzie do góry. I to jest takie fomo, bo później w pewnym momencie ludzie słyszą, że Jezus tu już urosło 300% i muszę się na to załapać i kupują tu, a ci w tym momencie to, co jest zakumulowane, robią tak zwaną dystrybucję. I, i, i cimy. i oni chcą sprzedawać w tym miejscu, a nie tu, ok, rozumiesz? I to jest mega istotne. Czyli ci, którzy tutaj zakumulowali, Czyli zobacz, co to znaczy w ogóle akumulować. Akumulować to nie jest proces, który trwa tydzień, dwa tygodnie i tak dalej. Tylko to są bardzo czasami długie procesy. I Teraz oni wkładają, na przykład, tutaj gotówkę i oni mogą to trzymać. 2, 3, 4 lata. Do czego? Do tego, że jak oni przytrzymają, kupią tu w tym miejscu i ulokują to na te 3, 4 lata, gdzie większość ludzi myśli i popełnia największy błąd, to popełnia błąd taki, że jest niecierpliwa. A tutaj ci ludzie, oni mają dostęp do gotówki, wiedzą ile mają zainwestować, wiedzą kiedy nie mówią, że ja chcę jutro mieć kasę. Tylko oni tutaj inwestują i na przykład jeżeli oni dostają 10x zwrotu, a jak wiesz, na przykład w Bitcoinie już mamy 20x zwrotu od marca zeszłego roku, ale weźmy 10x zwrotu z gotówki, no to jak wkładasz tutaj milion i po czterech latach wyciągasz na przykład 10 milionów, no to powiedz mi na jakiej lokacie masz 10x w ciągu 4 lat. Okay? Więc to jest co? Największą nauką, którą ja wyciągnąłem na rynku krypto, jest cierpliwość. Największą nauką. Nigdzie się tego nie nauczyłem, tak jak na rynku krypto. Pomimo tego, że ten rynek jest 24 godziny na dobę i on pokazuje nam jedną rzecz, że ty jesteś addicted, czyli ty, to jest, rynek krypto jest gorszy niż um, narkotyki. Dużo gorszy. To jest dużo dopaminy, jesteś non-stop i tak dalej. I jeżeli chcesz odnosić tutaj sukcesy, to nie łapiesz FOMO, nie łapiesz króliczka, który odlatuje, tylko. Cierpliwość to jest największa cnota i tylko ta cnota powoduje, że ty zarabiasz kasę. Tylko to. Ok? Oczywiście analiza, inne rzeczy i tak dalej. Ale jeżeli ty nie jesteś cierpliwy i ładujesz się we wszystko, co leci do góry, to tutaj jest największa porażka, którą możesz odnieść na tym rynku właśnie finansowym. Mam nadzieję, że to jest przydatne, to co mówię. Zobaczymy, co piszecie w komentarzach człowiek snu, obiecałeś mi siedzę już ponad godzinę i masz mnie gdzieś wiesz co, no nie mam ci gdzieś ty mnie o coś poprosiłeś, ja mam swoją agendę i nie muszę od razu tego wsadzać wtedy, kiedy ty tego chcesz to jest twój wybór możesz nie siedzieć godzinę możesz przyjść tutaj za pewnie pół godziny i sobie odnaleźć Nebla, jak do niego dojdę. Więc nie wiem, czemu akurat tak mówisz. E, lubię posłuchać mądrzejszych, później będę pomagał swojemu dziecku. Spoko, pokora, to ważne, co powiedziałeś. Najważniejsza moim zdaniem. E, zielony, bardzo ładny kolor. Hahaha, ha, ha. Mm, Arek napisał. No dobra, wejdźmy. XRP jest. Aha, tutaj też nie. a tutaj total. A, więc tu od tego momentu, moim zdaniem, zrobimy 4x, czyli większość altów od tego momentu powinna urosnąć ze 4x. E, no dobra, popatrzmy sobie właśnie tak. Jeszcze na swipe'a, jak ktoś szukał właśnie fajnych rzeczy, no to zobaczcie. No, czy swipe, jeżeli chodzi o wykres i strukturę, nie wygląda dobrze do inwestycji. Oczywiście to jest do bitcoina. Natomiast popatrzmy sobie też na dolara. Na dolarze, no pięknie, przetestował poprzednie ATH. Yy, obroty wzro wzrosły, wzrosły. Więc jeżeli patrzymy sobie na to, co się dzieje na bit do bitcoina i patrzymy sobie, jak duży tu jest potencjał wzrostu, patrzymy sobie na dolarze, że mamy przetestowane ATH, no to kurczę. Czy to nie jest dobre miejsce? Sami sobie odpowiedzcie, tak. Yy, czy. To, to oznacza, że od tego momentu będzie to szło tylko i wyłącznie do góry? Nie. Może jeszcze nam spać, nawet tutaj. No, generalnie, jak ma iść do, do góry, to chyba już nie powinno spać. Dlaczego? Dlatego, że wtedy by nam zrobiło niższy dołek. A żeby szło do góry, to musi być wyższy dołek. Czyli powinno nam tutaj wybić, i ewentualnie tutaj zrobić kolejny dołek. A, tak to powinno wyglądać. Jeżeli, jeżeli nam tutaj to pójdzie w dół, no to nam zrobi niższy dołek. No, już i to byłoby wtedy nieciekawe, jeżeli chodzi o ten projekt. Więc nawet do Dolara nie, teraz coś zrobiliśmy. Co tutaj jeszcze możemy po kolei zobaczyć? Coin. Ktoś tam wcześniej też pytał o Sayakoina. A Sayakoin mówiłem w grudniu gdzieś gdzie właśnie były te okolice, te okolice mega dobre okolice do tego, żeby je zainwestować. Zobaczcie, tutaj było mega fajne wybicie, czyli ten opór, który się tutaj pojawił, zawrotka. Poczekajcie, bo idą moje dzieci, więc będą krzyczeć. Dajcie mi dwie sekundy. Musiałem zamknąć drzwi, żeby nie krzyczały. Dobra, za bardzo. Więc tutaj mamy tak, opór się pojawił, później mamy tutaj testowanie tego wsparcia, no i jeżeli nam tutaj się odbije, to polecimy na kolejne poziomy na Sajakoinie. No i jak ktoś mówił odnośnie wejścia, to jak patrzę sobie do Bitcoina, to tak, czy do dolara, trudniej mi to zawsze wtedy określać, no bo zobaczcie, tutaj się wydarzyło na dolarze. Tak. Ale obroty mega, mega, mega duże. Także do Bitcoina jak patrzę, to Bitcoin mi mówi, że Sajakoin wzrośnie. Na dolarze tego nie za bardzo widzę. Na Bitcoinie na przykład tak. No dobra, co tutaj mamy jeszcze o czym można by było powiedzieć? Jest neblio. Neblio. Mamy. Zobaczymy. On neblio pytał. Człowiek snu. Dobra, człowiek snu. Mamy neblio. Jak jesteś, a jak nie, to obejrzysz później. Neblio więc tak, patrzymy sobie na dolarze. Na dolarze wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Mamy tutaj, tutaj mamy ten pierwszy taki znaczący opór, który został przebity. Zobaczmy sobie to z bliska. Są na razie świeczki dzienne, a pewne rzeczy bardziej, bardziej warto sprawdzać na 4 godzinach. Ale wygląda, zobaczcie, bardzo dobrze to wygląda. Przetestowany ten poziom sprawdzone jeżeli tutaj to spadnie niżej no to może jeszcze polecieć. Natomiast jeżeli tutaj się utrzymamy i tutaj zbuduje się kolejna świeczka dzienna obok tego jako konsolidacja no to wygląda to dobrze. Potencjalnie do kolejnego wzrostu nie wiem jakie są fundamenty tego projektu nie wiem w ogóle nawet co ten projekt robi jeżeli chodzi o, o działanie natomiast jak popatrzymy sobie o kurczę to... O, może być tutaj kosmos, tak, jeżeli chodzi o wzrosty. Jesteśmy na poziomie 4 dolarów, a tutaj, no, taki poziom 20 dolarów to, to jest już poziom naprawdę bliski i osiągalny. Zobaczcie, obroty są tutaj większe niż to, co było wcześniej. To mamy na Binance, więc też to jest dobry sygnał. Dalej, taki poziom 40 dolarów to też jest ok, żeby taki projekt zrobił. Więc wygląda to mega, mega, powiem wam. Fajnie. I tutaj to, co bym sobie jeszcze zobaczył, to sobie do tego zobaczył fundamenty, żeby zobaczyć, jaki kapitał jestem w stanie narazić na inwestycje właśnie w taki projekt jak ten. Dobra, i zaraz zobaczmy sobie do Bitcoina. Do Bitcoina ten projekt spadł 13%, czyli to tylko i wyłącznie świadczy o tym, że ostatnio miał powiedzmy albo próbę raju, tak jak tutaj widzimy, to mógł być już początek rajdu i go Bitcoin zciągnął. Albo tutaj po prostu wybicie, bo tutaj był opór, czyli wybicie tego oporu, przetestowanie, czyli teraz będziemy mieć tutaj wsparcie. I od tego momentu może tylko nie, nie znaczy, że to będzie bardzo szybko, ale od tego momentu może już tutaj zacząć budować swoją, że tak powiem, ścieżkę wzrostu. No i ten pierwszy, kolejny opór to będzie na poziomie 14700 satosich i zobaczymy tutaj się wydarzy, czy go od razu przebije, czy gdzieś będzie szukał jeszcze kolejnego wsparcia, a jak to będzie wyglądało na dolarze, na dolarze, na dolarze, no to tutaj pierwszy większy opór będzie gdzieś 6,84, czyli jakieś 50% od tej ceny obecnej. Tak. tak, to większy, pierwszy większy opór, ale może on go szybko pokonać i wpaść bo zależy też od tego co się będzie działo na rynku, który będziemy w momencie i jak będzie jak będzie szybko postępował shift kasy z dużych kapów do innych kapów, ok? I tutaj wtedy szybko możemy przebić te 6 dolarów z hakiem i wejść na poziom 8 dolarów. Więc, no, ciekawy jestem projekt. Jeszcze sobie zobaczę na te fundamenty, jak one wyglądają, żeby zobaczyć, co tutaj jesteśmy w stanie zrobić. Ale, człowiek, snu, bardzo ci dziękuję, bo, no, powiem Wam szczerze, że to wygląda mega ciekawie, nie? Zobaczcie. Mega, mega, tłuchka. Akumulacja, w końcu tutaj wybicie z tej akumulacji, przetestowanie, no i kurczę, jest potencjał góry. Dobra, weźmy sobie jeszcze na koniec Litecoin'a. To ten wykres, ten wykres, no i zobaczcie, mamy tutaj taki kanalik, a dwa kanaliki, które zostały wyznaczone, ten jeden został tutaj sprawdzony, drugi stanowiący opór, i teraz, kiedy wybijemy się z tego kanału, będziemy moim zdaniem już w miarę szybko rosnąć albo bardzo szybko rosnąć, jeżeli chodzi o Litecoina, A dzisiejszy wzrost Litecoina w momencie kiedy Bitcoin rósł, jest bardzo dobrym, bardzo dobrym omenem. A więc, jak wiecie, ja tutaj na poziomie chyba, czy było 3,5 tysiąca? Ja już, tak, 3,5 tysiąca, czyli nie na samym dole, ale gdzieś w okolicach 3,5 tysiąca powiedziałem na, do patronów, słuchajcie. Nie wiem jak wy, ale ja ryzykuję. Cykle pokazują, że wszystko się odbija. Litecoin jest funkcjonującym projektem. Może tam nie ma nic znaczącego, ale zobaczcie, jak ładnie to przetestowało to, co się tutaj wydarzyło w 2017 roku, tak końcowo. No i tutaj już nastąpiło wybicie. I teraz, jeżeli ten, ta, ta trend linia zostanie tutaj wybita, to. Będziemy szli do góry. Jeżeli to spadnie, to powiem wam szczerze, że Nie wiem czy yy, będę dalej trzymał tego Litecoina, którego wtedy kupiłem na 3,5 tysiącach Satosich. Nawet to nie z 3,5 tysiąca satoshi, tylko yy, 350 tysięcy satosich, jeżeli dobrze kojarzę. Yy, ok. Więc to jest Litecoin. No ale moim zdaniem Litecoin tutaj przybije ten opór. Wszystko tutaj pokazuje, że on powinien go przebić, przetestować i polecić do góry. Zobaczymy, mam nadzieję, na zarobek na Litecoinie jakieś 4 do 6X w stosunku do Bitcoina. A teraz jeżeli sobie popatrzymy jeszcze na Litecoin do dolara, to zobaczcie. To są te moje, ja dlatego mówiłem o 1000 dolarów. To jest 1000 dolarów dla mnie, które może zrobić potencjalnie Litecoin. To jest 4X od tego momentu może oczywiście zrobić nawet te 2000, o których ktoś mówił, ale dla mnie ten 1000 dolarów to jest dla mnie tak wystarczająco, że ja z tego Litecoina będę wychodził i będę ścinał. Przy 970 dokładnie dolarach będę ścinał Litecoina. Okay? Czy wszystko? Pewnie zostawię jak zwykle 25%. Na, potencjalnie szanse na to, że to jeszcze mocniej wybije yy, i to będzie albo 1000 dolarów, bo sobie już tak postanowiłem właśnie, że chodzi o Litecoina, a przy Bitcoinie to będzie od 4 do 6 razy gdzieś, gdzie będę potencjalnie wychodził właśnie w stosunku do Bitcoina ok? dobra, zobaczmy co tam się dzieje na czacie i już nie będę robił kolejnych projektów, bo już jesteśmy tutaj no, dosyć długo ale przeczytamy. Przeczytamy jeszcze komentarze. Jak będą jakieś proste pytania, to będę odpowiadał. Gdzie można szukać airdropów? Airdropów możesz szukać na stronie. Boże, napisz do mnie i nie pamiętam y, tych stron. Ja mam gdzieś tam pozaznaczane zawsze. Ale teraz y, mam i inne zakładki, więc nie chcę przypadkowo czegoś innego włączyć. Y, y, więc y, napisz do mnie, proszę, ja ci y, y, wyślę. Jedna z takich stron, która mi przychodzi na szybko, to jest ICO Drops. Kom, jeżeli dobrze pamiętam. Ale jest jeszcze jedna lepsza moim zdaniem. Tylko y, musisz do mnie napisać, żebym cię odszukał. Czekajcie, bo się zgubiłem. Zielony, bardzo ładny kolor to gdzieś tu. Dziękuję za cenne rady. Vera City. To już nie będziemy przeglądać. Dent. Wiecie co? sobie zapiszę. Dent i, i, i Vera City na następny raz, dobra? Vera potrzebuje czasu. Wiesz co, on, tak na szybko z tego co ja kojarzę, Vera, Jezus, już jesteśmy tutaj dwie godziny, słuchajcie. Wera miała już swój yy, pierwszy ride, więc ona potrzebuje oddechu przed drugą nogą. Yy, ale zobaczymy. To, to trzeba byłoby się przyjrzeć, bo może będzie szybciej szła. Yy. Dzieci. Nie dla nam, bo Nie, nie robimy tego dla dzieci, robimy to zawsze dla siebie. To reszty, cała reszta to jest tylko wyim wyimaginowana piosenka. Jestem, że chcemy, żeby dzieciom się lepiej żyło niż nam, ale to zawsze robimy dla siebie. My jesteśmy mega dużymi egoistami, więc yy, zaakceptowanie tego powoduje, że yy, łatwiej się żyje. Ostatnio tak, ale skoro to projekt Wireless, to przyszłościowo wygląda ciekawie. Co to znaczy, który to jest projekt ten wireless? Bo nie wiem o, o czym mówisz, Anna. Ja dokupiłem denta, to jest ten moment, cierpliwość, jestem dzięki, love, człowiek. A, jestem dzięki, no, okej, okay. człowiek, no widzisz, cierpliwość. O tej cnocie mówiliśmy, a, a ten, a ja czekałem godzinę i nie doczekałem się. Tron do eter, nie będę się wyrażał na temat trona, musiałbym sobie. Bardziej go sprawdzić. Wiem, że ta sieć działa szybko, bo robiłem tam jakieś steki na Justinie, boże nie na Justinie, tylko na Sanie. Fajnie to tam wyglądało, bo można było farmić różne coiny za pomocą właśnie tego Sana czy też Trona, ale szczerze mówiąc, nie patrzyłem więcej i, i chciałbym zobaczyć cały ekosystem, żeby coś więcej powiedzieć na temat Trona, a nie tylko na podstawie wykresu. Hmm. Student coin, nadal polecasz. Hmm, wiecie co, Czybym teraz wchodził w student coina? Już przy tej cenie nie. Dent wireless. Kurczę, powiem Wam, że aż mnie zaciekawiście z tym dentem. Tyle razy, jeśli mówicie o tym dencie, to aż zobaczymy, co to jest ten dent. Dobra, będzie ostatni projekt. Dent. Bo mnie zaciekawił. Mówiłem, że jesteśmy egoistami. Jak tego nie akceptujecie, to będzie Wam trudniej. Wszystko robimy dla siebie, a cała reszta to jest tylko pieśń, która ma ładnie brzmieć. Miliard. Koinów um, w obiegu. Wow, bardzo fajnie, czyli mamy prawie pełny. Projekt zaraz zobaczymy od kiedy jest, ale urósł w tym roku już 103 razy. Czyli mega, mega dołował, ale to jest stary projekt. Okej, okay, dobra, to już, to już też wygląda fajnie. Kolejna rzecz, która wygląda bardzo, bardzo, bardzo dobrze. To są te obroty. Mega. Mega. To trzeba by było jeszcze sprawdzić na giełdach, jak to wygląda, ale powiem Wam, mega dobrze to wygląda. Tylko na razie, tak wstępnie oceniając. Nie patrzyłem jeszcze nic do tego projektu. Jest na Binance, jest na KuCoinie. Hmm. Spore obroty 166 milionów. Ok. No, jestem zaciekawiony. Przyjrzę się mu na pewno dzisiaj jeszcze bardziej. Hmm. I szczególności, że zasobów w obiegu ma bardzo dużo. Jeszcze zerknijmy sobie na Twittera, jaka jest społeczność. Nie ma medium? Nie ma medium, czyli nic nie piszą więcej. To jest, to jest słabe akurat, no ale dobra. Natomiast coś tutaj miałem się jeszcze do czegoś odnieść. Aha, wiem, do Student Coina. Wiecie co, Student Coin poszedł powyżej tych 100 rund. Niepotrzebnie, zupełnie. Dla mnie akurat to nie jest dobra wiadomość, dlatego że będą mieć za dużo kasy. A jak jest za dużo kasy, to też nie będą optymalizować procesów. Ja nie mówię, że teraz ten projekt i trzeba z niego uciekać, bać czy coś w tym rodzaju. Nie, nie, nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, że w tym momencie, jak oni robią kolejne poziomy i kolejna cena rośnie, to ta cena, to yy, te osoby, które teraz wejdą, nie szybko muszą odzyskać tą kasę. W stosunku do tego, kiedy jak ja wchodziłem w Student Coina, tak, no to ja wchodziłem do Student Coina, Zobaczymy sobie ten szybko projekt, Student Coin. Zobaczmy sobie, jaką oni mają teraz tutaj cenę. Zobaczcie, to jest 2 centy. Ja wchodziłem 0,202 przez 0,0505 chyba. To jest 4 razy, czyli ja, ja po tej cenie już mam 4 razy zwrotu. To już jest dużo, tak naprawdę, na projekt, który. Nie wiadomo co za chwilę pokaże. To, że będzie na giełdzie, to, że ma portfel, to jeszcze jest nic, ok? Ten projekt będzie się dopiero rozwijał. A Zebrał już zobaczcie: 44 miliony dolarów. To dla mnie naprawdę jest negatywną wiadomością, że poszli powyżej 100. Oni po prostu widać, że mieli ciąg na testo. Yy, na test, Boże, na testu rund, szybko im się to zakończyło. Faktycznie największe ICO, czyli ICO 2021 44 milionów to naprawdę projekty, które funkcjonują tyle nie zbierają kasy. No i dla mnie, jak, jak oni nie, nie, jakby wiecie, nie pokażą czegoś, to dla mnie już nie ma uzasadnienia, jakby kupowania tego po tej cenie. Bo po tej cenie to ja już jakby oni byli listowani na giełdzie, a po tej cenie to ja już bym chciał coś sprzedać, tak, a nie um, kupować już w tej cenie, to jest naprawdę już dużo, nie, tak moim zdaniem, więc... Um, Możecie, za, możecie zainwestować, ale inwestujcie takie pieniądze, gdzie na przykład, wiecie, możecie na przykład 50% z tego mieć obsługę i, i pół roku to trzymać coś w tym rodzaju, tak? To, to w tą stronę bym bardziej poszedł. Więc bardziej bym w tym momencie już chłodnie podchodził, ze względu też na tą cenę, która jest i potencjalnie zwrot z takiej inwestycji, ok? Nie wiem, czy to przydatne, ale e, tak oceniam w tej chwili e, tą kwestię tego projektu. Twittera Dent i projekt. Mobile Data Simplified. Okej, okay. nie, nie ma na razie tu nic ciekawego. Worldwide Data Plans. O, to jest ciekawe. Mobile Data Sharing, Marketplace for Telco and Digital. Wow, to może być ciekawy projekt. Dzięki za te pytanie, bo yy, sobie przejrzę to. Yy, 25 milionów userów. Yy, dobra, 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 ciekawie. Zobaczymy. Yy, wygląda to bardzo fajnie. Zobaczymy, co oni tutaj chcą zrobić, do czego mają doprowadzić. Tak na szybko na razie tego nie widzę, ale sobie zrobimy follow. I zobaczcie, mają bardzo dobre community. 81 tysięcy to jest bardzo dużo. Od 2017 roku funkcjonują. Zaznaczymy sobie od razu ich i zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Any third party can restore mobile data everywhere. Wow, ok, fajny projekt. Na, tak na szybko. Mega mi się to, to podoba na razie. I jeżeli czuję, co oni chcą zrobić, to jest to spoko. Tylko mówię, chcę się temu bardziej przyjrzeć. Zobaczyć, co de, de facto oni już zrobili. Wow, No, jestem zainteresowany. Więc dzięki za, za to pytanie, bo wygląda naprawdę fajnie. Nie widziałem go wcześniej. Czy jakoś spadało się? Setki. Czy, jak coś spada o 60%, na 80%, wchodzisz? Wiecie, co to zależy, w którym momencie jesteśmy na rynku? To nie mogę tak odpowiedzieć. Ale 60% to już jest dobry spadek na rynku hosty, na dobry projekt. żeby w niego wejść. Chodziło mi, czy cena dojdzie powyżej ceny z roku. Paweł, nie jesteście w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli chodzi o tego trona. A różnica poglądów. Nie, ale szanuję Twoje zdanie. Mark Angelo. Ja też proszę o airdropach. A nie, już wiem, chodzi Ci o te dzieci. Mark Angelo, pompowany projekt. Dzięki za opis student coina. Człowiek snu, języczek. Nie wiem dlaczego. Telekomunikacja. Mark Angelo. Słuchajcie, moim zdaniem warto się przyjrzeć temu Dent, dent Wireless projektowi i zrobić większe badania. Ja na pewno je zrobię, zanim wejdę, bo jeżeli to jest taki fajny projekt, jak mi się wydaje, to yy, może warto wejść z jakąś większą paczką, bo to jest już wycena powyżej miliarda, więc to jest taki już większy projekt. A w międzyczasie, zobaczcie, XRP za chwilkę może dojdzie do tego, mojego 29,70. <laughs> będzie nieźle, będzie nieźle. Wygląda na to, że pójdzie jeszcze tutaj do góry, wystrzeli, zobaczymy. No słuchajcie, dwie godziny to nadrobiłem chyba wszystkie zaległości z mojej nieobecności przez, nie wiem, tydzień. Ludzie będą później narzekać, Przemek, Ile to trwa, półgodzinny film, i tak dalej. Sorry, ale no jak widzicie, trochę porozmawialiśmy. Mam nadzieję, że dużo wartości z tego wyniesiecie i będziecie wiedzieć, w jaki sposób patrzeć też na projekty i które projekty w tej chwili można by było wybrać. Przypominam o Coinbase IPO Effect, Na, na co bym po prostu popatrzył, no, zwrócił uwagę na tamte projekty. I na te projekty, o których dzisiaj mówiliśmy, między innymi tam był ten projekt Neblio, jeżeli dobrze pamiętam całą jego nazwę, bardzo fajnie wyglądał dół. no znowuż fundamenty trzeba byłoby zobaczyć, ale nawet spekulacyjnie to powinno wzrosnąć. No i ten projekt na samym końcu, czyli DENT, też dobrze wygląda, więc zobaczymy. To mogą być fajne, fajne rzeczy, naprawdę. No dobra. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Pamiętajcie, żeby później wrócić, proszę, do tego filmiku. Zostawić jakieś komentarze dla tych osób, które nie oglądały jeszcze całego filmiku, a chciałyby na przykład poczytać coś w komentarzach, na przykład na co zwrócić uwagę, albo powiedzieć, co było przydatne na przykład w tym filmiku. I takie komentarze po prostu im zostawcie, bo oni na początku całego czata nie będą widzieć, a komentarze zawsze się przydadzą, ok? Bardzo Wam wszystkim za to dziękuję, że byliście. Dwie godziny naprawdę długo, sporo. Idę przywitać się z moimi dziećmi, których nie było jakiś czas, i zakończyć wieczór. Trzymajcie się. Cześć.